Dobry wieczór Państwu serdecznie, dobry wieczór w Radiu na Fali. Późnym wieczorem, w Polsce jest godzina 23, u mnie jest godzina 10, czyli troszeczkę wcześniej. Witam wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni. Dzisiaj mamy gościa. Dzisiaj rewelacyjny gość, ale o tym za sekundę, a na razie w ogóle chwila ogłoszeń. No właśnie. Słuchajcie, tydzień temu miałem za oknem po prostu śnieg, katastrofa narodowa w Anglii. Teraz nie mam śniegu, mam nareszcie prawdziwą wyspiarską pogodę, czyli mam po prostu deszcz. Także jak zwykle poszeleszczę kartkami, dzisiaj bardzo mało będę szeleścił kartkami, bo nie ma zbyt wielu notatek, nie ma żadnego, ja dzisiaj będę mówił bardzo mało. Ja będę dzisiaj zadawał pytania, taka bardzo luksusowa sytuacja. Słuchajcie, dzwońcie po wszystkich swoich znajomych na Skype'ie, radionafali.com, chcę tu widzieć tłumy, proszę Państwa, chcę tu widzieć tłumy. Dobrze, żartowałem z tymi tłumami. Także wbijajcie śmiało na czata, zapraszam serdecznie, ja już jestem na czacie, pod linkiem kapitan oczywiście, jak przystał na kapitana. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, tak zanim zacznę audycję, to chciałem kilka organizacyjnych spraw, no więc tak, odświeżyłem troszeczkę site'a, content na naszej stronie internetowej, także wreszcie jest trochę jakby aktualnych informacji, tak, opisy audycji, wszystkie tego typu hece są aktualne, z prawdziwymi informacjami, także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się dzieje w radiu, zapraszam serdecznie z czystym sercem i czystym sumieniem na stronę www.radionafali.com. Tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje, wszystko jest jak najbardziej aktualne. Nie ma żadnych, no jest kilka jakichś tam zabytkowych jeszcze rzeczy, ale jesteśmy w trakcie, że tak powiem, przeorganizowywania się z tym wszystkim i niedługo będzie nowa strona internetowa, także troszeczkę czyścimy content, żeby to wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać, a nie tak jak psu z gardła wyjęte, za przeproszeniem. Także, jak mawiali, porządek musi być, anarchia w granicach prawa. Okej, ja chciałem w ogóle bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom radia i zaprosić Was, żebyście wspierali radio. Może nie wspierajcie jak mnie, ja spokojnie mam za co funkcjonować, także nie jestem, ze mną jest wszystko okej, okay, naprawdę, słuchajcie. Naprawdę jest super, ale wspierajcie radio, żebyśmy mieli na serwery, żeby to w ogóle wszystko hulało, żeby była coraz lepsza jakość nadawania i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Oczywiście zapraszam Was później na wieczór po hiperprzestrzeni, gdzie poruszę temat polityki. Już widzę pytanie na czacie o strenatorze, tak? To ja napisałem o strenatorze. Mam traumatyczne doświadczenia po prowadzeniu, zarabianiu pieniędzy w Polsce i no i w ogóle o tym troszkę wspomnę, ale o tym później w ogóle. Także jeżeli chcecie chwilę, może nie o polityce, tylko bardziej o takich ludzkich aspektach polityki, co jest okej, a co według mnie nie jest okej. I fajnie, bo jakbyście zadzwonili i powiedzieli, co waszym zdaniem jest okej, a co nie jest okej. Będzie też oczywiście sen. Słuchajcie, sen mam taki, że ja sam buty zgubiłem, ale to już o tym wszystkim to oczywiście wieczorze, późną porą. Także zapraszam was na późną porę, zaraz po hiperprzestrzeni. Może nasz gość z nami zostanie, także zobaczymy. No i co, moi drodzy? Myślę, że tych wszystkich zapowiedzi, co jeszcze chciałem zapowiedzieć? Chciałem zapowiedzieć, żebyście oczywiście ściągali sobie audycje, bo są powrzucane świeże audycje na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Jest audycja Kuby wrzucona, czyli Rozmowy w nocy, są dziewczyny ze spektrum rozwoju, także śmiało, proszę wszystko sobie ściągać, przesłuchiwać, ładować na iPody, ładować na inne przenośne urządzenia, czy cokolwiek macie i po prostu sobie słuchać. Mam nadzieję, że będziecie mieli z tego dużo frajdy i że po prostu będzie Wam fajnie z tego powodu. Dobra, to koniec tego mojego marudzenia. Zanim gość się pojawi, bo dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o życiu poza internetem, jako że radio jest kompletnie internetowe, to dzisiaj porozmawiamy o tym, jak jest, kiedy się wyłącza tą maszynę, kiedy się wychodzi spoza i jak w ogóle wygląda życie, organizacja tego wszystkiego poza internetem, poza Facebookiem, poza Googlem, poza tymi wszystkimi rzeczami. Także dzisiaj muza z czasów, kiedy Facebooka w ogóle nie było, kiedy w ogóle nie było takich rzeczy na świecie. No to co? To zaczynamy hiperprzestrzeń. Budźcie się tam, zróbcie sobie jakąś kawę, jakąś herbatę, cokolwiek chcecie, bo to chwilę potrwa. Także hiperprzestrzeń w Radiu na Fali. A my co? A my zaczynamy. Ula la la, no ta pani ma głos, słuchajcie, ta pani ma teraz 80 lat i dalej ma taki głos, niesamowity, Shirley Bass w numerze, który oryginalnie śpiewał Jim Morrison i dzisiaj w ogóle będzie taka muza śpiewana i grana z czasów, gdzie nie było jeszcze komputerów w studiach nagraniowych, także trzymajcie się krzesła, bo muza jest naprawdę dobra, ja się tutaj już zdzwaniam z naszym gościem. Taralita, taralita.
Chwila emocji, słuchajcie. Ja zapraszam was wszystkich na czata, żebyście wskakiwali na naszego czata www.radionafali.com i zakładka czat. Witam serdecznie. Oto nasz gość przed nami, pan Mateusz Jarosiewicz. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Autor dwóch, właściwie, no na razie powiem tylko, że dwóch inicjatyw. Coco Bar oraz tak City 2. Tak to tak się jest. Właściwie chyba mówi. Dobra, zaczynaj, opowiadaj, słuchaj. Zacznijmy od początku. Zacznijmy w ogóle od dwóch słów o pierwszej inicjatywie, czyli o Coco Barze, a później dwa słowa o projekcie City i... No i będziemy. I lecimy z tą całą opowieścią, proszę Państwa. Okay. No wiesz, początki to się na końcu dopiero przypomina. Dokładnie. To na razie powiemy w ogóle, o co chodzi. Jak jest chwila, bo... się wczuć dobrze. Ale to się aż tak bardzo nie trzeba cofać. Powiedzmy do czasów, kiedy ten internet jakby do nas dotarł pierwszy raz. Nie wiem, kiedy to u Ciebie było, kiedy pierwszy raz się podłączyłeś do sieci. O, dawno, naprawdę. Wstyd mówić. Nie będę mówił, bo to za dawno jest. Ale długo już, nie? Za daleko. Dokładnie. Natomiast no, ja też siedzę w tym praktycznie od początku. Myślę, że no, nasze mózgi to naukowcy musieliby długo badać, co z tego wynikło, nie? Z tego połączenia. Ale też jeszcze nie na to czas, tylko no, czas na taki freestyle, gdzie dalej z tym pójdziemy, co się z nami stało. Ja no, powiedzmy na samą ideę coworkingu jako takiego wpadłem właśnie no, w ten sposób, że to połączenie z internetem jakby zacząłem wynosić sobie poza dom też, tak? Czyli powiedzmy do Wrocławia byłem jedną z takich chyba pierwszych osób, która... Słuchaj Mateusz, ja się przerwę na momencik, bo my jesteśmy grani tak troszkę zaawansowani, my wiemy czym jest ten coworking, ale dobrze by jakbyśmy powiedzieli dwa słowa wszystkim słuchaczom, którzy po raz pierwszy właściwie słyszą to słowo. Właśnie, ja chcę tak do tego dojść generycznie, jak ja do tego szedłem, nie? To ja nie przerywam już, przepraszam bardzo, strasznie głupio. Siedząc z laptopem w różnych kawiarniach, to było w 2007 roku i wtedy też zaczynałem wynajmować biuro dla swojej działalności też w okolicach centrum we Wrocławiu. No i tam jak gdyby zetknąłem się z takim słowem właśnie jak jelly, jak coworking. Polegało to te dwa hasła na tym, że no była to jakaś grupa entuzjastów w różnych miejscach, w różnych miastach na całym świecie, którzy postanowili gdzieś właśnie w tych knajpach, czy właśnie w takich małych biurach zacząć się spotykać i nie pracować po prostu w domu, nie pracować w żadnej korporacji, tylko przyjść do jakiegoś wspólnego miejsca, spotkać się i tam spędzać ten czas z tymi komputerami. No i tak pod koniec 2007 roku właśnie pojawiła się idea, żeby takie biuro wcielić w życie w Wrocławiu. No i można powiedzieć, że w 2008 roku zaczęliśmy już taką inicjatywę, no na tyle było to możliwe uruchamiać. Tutaj w Polsce było chyba to pierwsze takie ognisko osób, które spotkały się w tej idei. No i z tego jestem no, dosyć dumny. No i powiedzmy od tamtej pory bacznie no, korzystam z możliwości, no, jakie daje bycie w takich różnych społecznościach. No i staram się tą myśl no, rozwijać. Naprawdę podejrzewam, że trochę abstrakcyjnie mówię, czy jest to. Słuchaj, po prostu tak myślę, że chyba jest okej. Myślę, że wszyscy łapią, o co chodzi, że chodzi o miejsce, w którym ludzie się po prostu spotykają poza internetem. Właściwie robią dokładnie to samo, co... Normalnie robiliśmy się z laptopami, wpinając się w sieć, żeby na przykład coś załatwić z kimś, kto był gdzieś bardzo daleko. W sumie dalej to robimy, no ale jeżeli jest gdzieś okazja kogoś spotkać i robić to po prostu na miejscu, to fajnie jest zrobić to twarzą w twarz, by jednak ten przesył informacji jest trochę szybszy i jest chyba czasami wydajniej niż tak mi się wydaje. Powiem Ci, że tu jest, w Anglii jest taki zwykły zwyczaj, właściwie w każdym biznesie, że ludzie lubią się spotkać, że dobrze się spotkać, że fajnie zrobić rzeczy zdalnie, wszystkie tego typu historie, ale dobrze się raz na jakiś czas spotkać po to, nie wiem, chociażby po to, żeby złapać swój wspólny vibe, żeby wiedzieć, z kim pracujesz po drugiej stronie, kto to w ogóle jest i żeby się po prostu dobrze z tym poczuć tak personalnie. Także właściwie... No, dokładnie, zobaczyć jak to wygląda, kim jest, to myślę, że to ma wielowymiarowe znaczenie, takie spotkania fizyczne. Dobra, ja to wcale nie chodzi o to, o czym się mówi, zupełnie nie o to chodzi, jaka jest treść. Okej, Coco Bar wystartował i tak troszkę konkretów poproszę. Jak to wygląda, tak na przykład przychodzi taki człowiek do ciebie z ulicy albo wysyła maila i mówi, słuchaj, chcę się dowiedzieć, co to jest, chcę po prostu wdepnąć w ten cały pomysł, co mam zrobić?
Przeważnie to już nawet bym nie mówił o kokobarze, bo w każdego mieście prawdopodobnie jakieś biuro coworkingowe jest. No i wykształcił się jakiś taki wspólny kanon zasad, mniej więcej podobne stawki w każdym z takich miejsc. Różni się tylko, powiedzmy, charakterystyka konkretnego miejsca, jakaś jego lokalizacja i kto tam jak gdyby przywodzi, prawda? Osoba, która chce zobaczyć takie miejsce, zapoznać się z ludźmi, którzy tam są, przeważnie może skorzystać z czegoś takiego jak darmowy, próbny taki trial sobie wykupić, albo wręcz za darmo zgłosić, zapisać się do takiego. Przeważnie w biurach jest jeden dzień w tygodniu przeznaczony właśnie dla osób, które chcą przyjść się zapoznać z ludźmi, którzy tam są, z inicjatywą, zobaczyć, czy się wczują w dane miejsce. No i wydaje mi się, że to jest taki no, najlepszy pierwszy krok, żeby się zapoznać z tą inicjatywą, bo jednak samo przeglądanie w internecie zdjęć tych biur czy jakichkolwiek informacji, no to nie zastąpi po prostu pójścia fizycznie na nogach do takiego miejsca, jakiegoś biurowca, zadzwonienia do osoby, która jakby jest za to odpowiedzialna, no i po prostu trzeba tam pójść, zobaczyć, porozmawiać. Myślę, że jeśli ktoś decyduje się na taki pierwszy krok, no to po drugiej stronie już jest ktoś, kto jakby wyciągnie rękę, żeby zaprosić do takiej przestrzeni. Bo to, co na przykład zauważyliśmy, to wiele osób bardzo, bardzo długo się zastanawia i wiele osób bało się na przykład przez pół roku przyjść, prawda, albo na przykład nie mieli okazji, czy mieli jakieś wątpliwości i po prostu czekali zamiast po prostu te 2 kilometry przejść fizycznie. No i to nam właśnie pokazuje, jak bardzo jesteśmy, chyba byliśmy, może jeszcze część z nas jest, no tak jakby uprzedzeni albo nie pozbawieni umiejętności nawiązywania nowego kontaktu z ludźmi, po prostu pójścia samemu w jakieś nowe miejsce, porozglądania się, podotykania, tak, że nikt tego już nam w tej chwili nie broni, prawda? Można to coraz bardziej swobodnie robić. No i większość jakby biznesu też prawdopodobnie no, będzie szła w stronę takich bardziej otwartych przestrzeni. Ale o tym to w dalszym ciągu audycji chciałbym powiedzieć właśnie, w jaką stronę ta idea coworkingu ewoluuje w tej chwili. Okej, okay, słuchaj, ja mam pytanko, jaki to jest rodzaj biznesu, bo kiedyś słyszałem, uczestniczyłem w takiej rozmowie i tam padał taki argument, była taka obawa, no a co z konkurencją, bo to jest, jaki jest rodzaj biznesu, który na przykład możesz tam prowadzić? Wiesz, ludzie się boją troszeczkę tego, że, znaczy ja spotkałem taką sytuację, że człowiek się po prostu bał tego, że przyjdzie i ktoś mu, nie wiem, buchnie biznes przed nosem. Taka troszkę szalona idea, ale no, bał się tego. Wiesz co, tak, to jest bardzo szeroki temat. Może dla części osób on będzie bardziej interesujący niż sam coworking. Bo szczerze mówiąc, rywalizacja. Nawet nie rywalizacja, już to po prostu, co ludzie myślą, jak się zachowują względem siebie nawzajem. Jak się wiesz, spotykają po tych iluś latach różne, można powiedzieć, różne osoby w jednej przestrzeni, no to dużo takich wiesz, psychologicznych procesów ma miejsce. Mhm. Zwłaszcza na początku, jak otwieraliśmy takie przestrzenie, no to wiesz, no nie wiadomo było, kto przyjdzie do takiej przestrzeni, aczkolwiek przychodzili przeważnie sami fajni ludzie. Aczkolwiek po części też, no trzeba było się nauczyć tego, wiesz, że każdy jest no, inną indywidualnością i jak po prostu te indywidua mogą na niewielkiej relatywnie przestrzeni obcować ze sobą. Czy właśnie tam nie będzie jakichś problemów, typu, że ktoś za głośno rozmawia, czy ktoś nie będzie komuś przeszkadzał, na przykład zagadując go. Dużo jakby nauki było tego, jak faktycznie ma polegać współpraca, ta synergia w takich biurach. I ten proces się no, cały czas rozwija i też pojawiają się no, całe wręcz, no nie wiem, szkolenia na ten temat, jak budować fajne community w takiej przestrzeni fizycznej, żeby to nie było tylko tak, wiesz, że po prostu ktoś przychodzi, siada do takiego biurka, tego cubicles i tam gdzieś się zanurza w ten internet, prawda? Tak naprawdę prawdziwa taka esencjonalna idea coworkingu polega jednak na tym, że ci ludzie, którzy tam są, no jakby są takimi jakby przyjaciółmi, prawda? Jakoś się wspierają na różnych poziomach. Okej.
Słuchaj, bo tak chciałem się zapytać, jakie są, czy masz jakąś metodę na to, żeby uniknąć tej sytuacji, na przykład, że nagle cały environment dookoła, całe to otoczenie zamienia się w takie duże call center i jak próbujesz coś zrobić, to po prostu, czy jest jak w dużym call center, jest duży hałas, ciężko się skoncentrować, takie zwyczajne, bo to jest taki bardzo typowy problem dla dużych przestrzeni biurowych, gdzie jest, znaczy biurowych, to po prostu dużej przestrzeni, gdzie, wiesz, skumulujesz kilku ludzi, którzy akurat w tym samym momencie na przykład wykonują telefon. Wiesz, jak na przykład, jak rozwiązujesz takie sprawy? Wiesz co, do tego celu są osobne pomieszczenia raczej. Okay. Ja u mnie miałem do tego celu, po prostu ludzie wykorzystywali pomieszczenia, które były niewykorzystywane do pracy, typu sala konferencyjna, czy taki mały pokoik do spotkań. Tam ktoś mógł na przykład się przenieść z laptopem, czy z jakąś konferencją, czy telekonferencją, jeśli przewidywał, że ona będzie trwała długo i mogłaby zakłócać kogoś pracę. Natomiast w takich już większych centrach, jak na przykład są właśnie tam w Londynie, gdzieś bliżej ciebie, w Berlinie, to takim typowym rozwiązaniem z tego, co obserwuję, są takie po prostu budki, jak wiesz, jak do telefonu takiego staroświeckiego. To prawda. Gdzie po prostu można tam się zamknąć na chwilę. Dokładnie, są też sale konferencyjne, jest tego dosyć sporo, właściwie każdy, możesz ją dodatkowo wynajmować na robienie razem z całym sprzętem. Właśnie chciałem się zapytać a propos sprzętu, biurek i tak dalej. Jak wygląda, na przykład, co taki człowiek, który, wyobraź sobie, że rozmawiasz z freelancerem, który na przykład, nie wiem, robi jakieś strony internetowe, cokolwiek, po prostu generalnie jego warsztat pracy to jest komputer, plus no coś tam jeszcze, jakieś drobne rzeczy i teraz jest pytanie, co on tak naprawdę dostaje w tym miejscu? Na co może liczyć? Kawałek biurka, kabel z internetem, salę konferencyjną, projektor? O, to zaczyna brzmieć doskonale! Powiem ci, że aspekt gastronomii w Polsce przez jakiś czas był takim hitem, no jednak ludzie na tym poziomie fizycznym, jeśli wiedzą, wiesz, gdzieś tam podświadomie, że coś dobrego w takiej przestrzeni codziennie rano jest, to łatwiej im się jest zmobilizować, żeby przyjechać ten kawałek miasta. Okej, okay, so jak a tak z takich rzeczy technicznych? Okej, okay, sorry, bo ja tak się jak zwykle wbijam. Wiesz, to dużo więcej rzeczy nie ma. To, że jest jakiś projektor, czy telewizor, szybki internet, nie wiem, jakiś ładniejszy design, który powiedzmy może wpływać inspirująco na rozwój, no to powoli staje się standard. No i zobaczymy, no te przestrzenie są niesamowicie bardzo plastyczne. W ogóle przestrzeń kreatywnych ludzi jest bardzo plastyczna, jeśli pozwalają sobie na kształtowanie jej. Więc powiem ci, że bo ja ciągle gdzieś robię research, jak to wizualnie się rozwija. Natomiast bardziej interesujące rzeczy nadchodzą niż są w tej chwili, tak przypuszczam, odnośnie coworkingu i samej przestrzeni, którą można wykorzystywać wspólnie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach czy pasji, wkręcie. Natomiast wracając do takiego stricte coworkingu, to jeszcze miałeś pytanie jakieś, tak? Słuchaj, chciałem się zapytać o to, jak wygląda to od strony finansowej, jeżeli ktoś już się zdecydował i chce coś takiego spróbować, jest już po trialu i mniej więcej na jakie koszta musi się przygotować, jeżeli chciałby dołączyć, jakby ile będzie go kosztowało, jakby wiesz, pokrycie kosztów tej wspólnej przestrzeni. Tak szacunkowo, bo to podejrzewam, że zawsze zależy od budynku, jest masa czynników, które wpływają na cenę, to jest normalna rzecz. Ale ile trzeba się zrzucić? Trzeba wyskrobać gdzieś jakieś 500 zł. Miesięcznie? To tak. Okej. Okay. Mhm. Natomiast średnia na świecie chyba jest około między 150 a 200 euro. Okej. Okay. No tak, w Londynie też jest bardzo podobnie. Możesz sobie, tylko że tu już też korporacje próbują, że tak powiem, deweloperskie w to wejść i one na przykład wynajmują całe biura, na których nie mają na przykład klientów, nie mają dużej firmy, która wynajmie kawałek wieżowca, także oni podnajmują i próbują robić coś takiego, ale to jest bardziej komercyjna działalność, to tak... A to jest fajne, nie? To widzisz, jak się dużo dzieje w tym, nie? Jest dosyć sporo. Możesz tam wynająć biurko, dużo ludzi to robi, bo jest taka wygodna opcja i chciałem się zapytać jeszcze, słynne angielskie słowo flexibility, czyli jak bardzo elastyczna jest ta opcja. Wiesz, bo miesiąc czasu to jest kawał czasu. Czasami, szczególnie jeżeli jesteś freelancerem i robisz jakieś własne projekty, tak naprawdę nie potrzebujesz biura na miesiąc czasu, tylko potrzebujesz czasami na tydzień, na parę dni. Po prostu musisz mieć coś, co się tak naprawdę dostosuje do twoich potrzeb, a nie ty będziesz musiał się zawsze dostosować do tego. Także jak wygląda, jak to wygląda w tych miejscach, które organizujesz?
Można przyjść na jeden dzień na przykład do takiego coworkingu, albo na przykład przewidzieć, że w danym miesiącu będziesz wykorzystywał tylko 10 dni na przykład. Okej. Okay. Mm-hmm. Są już różne po prostu pakiety tak jakby. Natomiast jeszcze bardziej idąc w przyszłość, nie mogę tego powiedzieć obecnie o Kokobarze, natomiast powoli w niektórych przestrzeniach, na przykład w Next Space, tutaj też fajny aspekt, bo wczoraj zdaje się, pojawiła się fajna informacja dotycząca właśnie takiej sieci coworkingowej, natomiast coraz jak gdyby większy nacisk jest kładziony na to, żeby członkostwo w takiej sieci nie polegało na wynajęciu konkretnego miejsca, konkretnego biurka, co bardziej na dostępie do takiego, wiesz, większego ekosystemu, do w pewnym sensie takiej dużego kolektywu, dużej korporacji, która jak gdyby jest dla mnie taką dodatkową marką i są tam jakieś dodatkowe zasoby, które wspierają mnie na przykład pod kątem narzędzi, które wykorzystuję do marketingu, czy pod kątem na przykład, nie wiem, dotarcia do szerszego grona klientów na przykład, którzy szukają w pobliżu takich centrów. I wtedy na przykład, bo do tego zmierzam, dostęp do takiego centrum wcale nie musi być częsty. Wystarczy na przykład przyjechać sobie na, nie wiem, parę godzin w tygodniu czy kilka dni w miesiącu, spotkać się z klientem czy na przykład chwilę tam popracować. A no, coworking pełni też taką dodatkową rolę właśnie takiej dodatkowej, powiedzmy, firmy, z którą się pracuje. I to ja bym też później, w dalszej części właśnie będziemy rozmawiać o tym kierunku rozwoju coworkingu. Natomiast z tą elastycznością to trzeba sprawdzić w tym najbliższym biurze, jak to u nich konkretnie jest. Tutaj się nie jestem w stanie tak obiektywnie opisania. Czyli po prostu właśnie zależy od tego od biura, no bo to chyba tak najłatwiej powiedzieć. Zależy, czy są w ogóle wolne stanowiska, prawda? Czy jak długo trwa akomodacja nowej osoby. Wiesz, niektóre biura, na przykład w Szanghaju jest takie biuro, tylko nie wypowiem teraz nazwy, podchodzą naprawdę bardzo poważnie do kwestii przyjmowania nowych członków. To, nie, to musisz wygląda dać egzamin, czy... Wręcz w ten sposób, że dostaje się na początku coś w rodzaju mentora, który uczy taką osobę, jak ona może w tym ekosystemie, w tej społeczności operować, tak? Z czego korzystać, jak się komunikować z pozostałymi ludźmi. Czyli taki po prostu przewodnik wewnętrzny. Mhm. Sej, czy na przykład, to nie wiem, czy to jest pytanie o przyszłość, czy o teraźniejszość, chodzi o połączenie z miejscami, które się nazywają Hackerspace, bo to jest coś bardzo popularnego tutaj, jest ich chyba z 5 w Londynie, także w Polsce wiem, że też już się pojawiają powoli i no to jest, generalnie idea jest ta sama, tylko że zamiast biurek masz po prostu narzędzia typu lutownica, młotek i oscyloskopy, mierniki, tego typu rzeczy, bo po prostu się buduje rzeczy. Co ty na to? No ja bardzo lubię taki pomysł, także mi się to w ogóle podoba, że po prostu taka, można powiedzieć, duża modelarnia, świetnie wyposażona, że nie musisz nosić własnych narzędzi, przynosić ze sobą, tylko po prostu jeżeli masz pomysł, tam są ludzie, którzy się świetnie na tym znają, którzy dzielą z tobą doświadczeni i tak dalej, także jeżeli na przykład chcesz zbudować sobie własną kuchenkę mikrofalową na przykład, jeżeli, nie wiem, jeżeli potrzebujesz, albo własny telefon komórkowy, to możesz na przykład tu w Londynie pójść do takiego Hackerspace i chłopaki ci pokażą z dziewczynami, jak zbudować sobie na przykład własny telefon komórkowy, zrobisz. Poważnie? Poważnie. Jest w Berlinie. Nie wiem właśnie, czy jest, wiem, że w Warszawie jest Hackerspace, w Polsce chyba nawet może dwa już teraz. Wiem, że w Berlinie jest, z Wrocławia chyba najbliżej do Berlina jest niż do Warszawy, także i wiem, jakoś tak, to musiałbyś sobie sprawdzić, bo w tym momencie nie chcę jakby wbijać się w temat Hackerspace. To jest bardzo pokrewny temat wbrew pozorom. To jest tak jak troszeczkę mówić o systemie, to jest bardzo duże naciąganie teraz, ale coworking to można porównać do zamkniętego oprogramowania, a Hackerspace, powiedzmy, open takie source. Bardziej, wiesz, open source, troszkę bardziej takie, wiesz, podziemne, alternatywne, poza głównym nurtem. Dokładnie. Udostępniające wiele wzorców na temat pracy. Tamte przestrzenie dzielą się na przykład projektami, które się w nich odbywają, jakieś wspólne. Więc Hackerspace jest, to też jest być może, nie jestem w stanie tego tak do końca udokumentować, ale czuję, że Hackerspace w pewnym sensie wyprzedzają o jeden taki jakby poziom, wiesz, świadomości obecny świat coworkingu. Aha. Ale myślę, że pewien tranzyt jakby następuje tej ewolucji,
to jakby podejrzewam, że będzie szło tak miarę synchronicznie. Okej, okay. Nice. Słuchaj, ja i tobie, i wszystkim słuchaczom polecam, już wklejam, wszystkich w ogóle zapraszam na naszego czata radiowego www.radionafali.com i tam zalogujcie się przez taki dziwny system kawczy i tak dalej na tego czata. Jak już będziecie na czacie, to fajnie, bo tam będę wklejał linki. I właśnie dla ciebie, Mateusz, i dla naszych wszystkich słuchaczy mam, bo mieliśmy gościa w ogóle, który generalnie zajmuje się siedzeniem w takich hackerspace'ach i montowaniem różnych rzeczy. Jest to dziewczyna, która jest panią artystką i robi swoje własne projekty właśnie korzystając z hackerspace. Także zapraszam do wywiadu. W wywiadzie zagranicznym już wklejam linka. Nazywa się Ioan, artystka cyberpunkowa. Jest to wywiad zagraniczny z 2012 roku, także już wklejam. Także wszystkich zapraszam. Radio na Fali, zakładka audycji. Ja też jestem tam na tym czacie aktywny, także podglądam, co tam jest pisane. Okej, też wklejam, także wszystkich zapraszamy później do odsłuchania sobie, bo to jest właśnie wywiad z osobą, która dokładnie się tym zajmuje, jakby przesiaduje w takich miejscach. To co, to jest. Może robimy sobie przerwę. Ja jeszcze, poczekaj, może zamiast przerwy ja się spytam o taką prostą rzecz. Jeżeli jest, bo ja na przykład sobie sprawdzam poziom atmosfery, tak zwanego klimatu w biurze, tak jak ludzie sobie współpracują jedną rzeczą. Jeżeli na przykład komuś się chce coś upiec, ugotować w domu i przynieść i podzielić z kimś, to jest taki bardzo... To jest papierek lakmusowy sytuacji. Rozumiem, że komuś się chciało w domu poświęcić swój własny czas, żeby coś zrobić poza tym miejscem, tak po prostu w swoim własnym życiu przyjść i jeszcze dodatkowo się podzielić, takie wiesz, przynieść swoje własne pieczone bułe. Zdarzają się takie sytuacje. Ja powiem się, że jestem takim idealistą, że którego, jeśli byś mnie tak zaskoczył, nie wiem, jakąś, nie wiem, dobrą pizzę przyniósł, coś w tym stylu, to ja bym w ogóle nie wyciągnął ręki do ciebie jakieś pieniądze, czy coś w tym stylu. Ale to nawet... Proszę bardzo, proszę bardzo. Znaczy nie, to chodzi mi o takie, wiesz, ludzie czasami postrobią coś w domu i po prostu przyniosą do pracy, żeby się podzielić, tak zwyczajnie. To tam, wiesz, żadne pieniądze nie wchodzą w rachubę, to po prostu gotujesz troszeczkę więcej, bo jak już się gotuje, to czasami robi się trochę więcej. Tak, wiesz, do poczęstunku. Także chciałem sobie jeszcze, właśnie zanim muzyczkę, to chciałem się zapytać o taką rzecz, bo okej, mówimy o czymś, co jest w środku, o tym jakby zamkniętym oprogramowaniu, ale czy jest opcja, w sensie, bo to jest jakby gotowy taki koncept, czy to wychodzi poza biura ze swoimi działaniami? Na przykład, czy wiesz, tak zwyczajnie, okej, jeżeli jest biuro i wszyscy, i na przykład maluje się ściany w biurze w środku, to na przykład, czy wychodząc na zewnątrz ludzie robią jakieś akcje wspólnie, czy są w stanie na przykład pomalować ściany na zewnątrz razem? Czy to się dzieje? Wiesz co, powiem ci, że ściany w środku pomalowaliśmy wczoraj w nocy, a na zewnątrz będziemy malować pewnie dopiero w lutym. No się zrobi cieplej. No cóż, moje trzecie oko czyta wszystkie myśli po prostu. No wiesz co. Słuchajcie, to ja włączam muzyczkę, robimy sobie chwilę przerwy, odpoczniemy trochę i kolejna muzyczka. Oh yes, to byli legendarni The Movement, a wy słuchacie Radio na Fali, a dzisiaj mamy gościa. Gość ma na imię Mateusz i zajmuje się organizacją. Coś źle zacząłem, żeby gościa głośniej, gość po prostu pomaga wyjść tam troszkę z internetu po prostu i zorganizować się poza internetem, jak normalni, cywilizowani ludzie, zobaczyć się w twarzą twarz i coś razem zrobić. Postcywilizowani. Postcywilizowani, dokładnie. Postcywilizowani. Słuchaj, mam kolejną turę pytań do ciebie. Okej, okay. Kolejne, słuchaj, pytanie. Słuchaj, czy takie po prostu czysto ludzkie, jakie charaktery się w ogóle pojawiają w tym miejscu? Zanim odpowiesz, to powiem ci w kontekst tego pytania. Więc pracowałem w takim... Nie będę tutaj walił detalami, granie. Działo się to wszystko jeszcze ze czasów, kiedy mieszkałem dawno, dawno, dawno temu w Manchesterze, takie dziwne miasto w Anglii, naprawdę bardzo dziwne, ale ma swój klimat. I z człowiekiem, z którym dzieliłem pokój jakby w to biuro, i też częścią ekipy mieliśmy w pewnym momencie, nasze kontakty się zrobiły w miarę zażyłe i na przykład wpadliśmy na taki pomysł, że znaczy zrobiliśmy jakiś tam pomysł, który w ogóle kompletnie wyszedł poza biuro. To był akurat taki głupi pomysł, nie polegający, znaczy nie wiem czy głupi, był fantastyczny, nie polegający na zarabianiu pieniędzy ani żadnej z tego typu akcji. Chodziło tak zwyczajnie, wymyśliliśmy sobie stickery i po prostu wracając po pracy, kiedy biura były zamykane, bo tam normalnie te biura o którejś tam godzinie były zamykane, to nie było tak, że 24 godziny na dobę. To sobie na przykład te naklejki wszędzie nalepialiśmy. Mieliśmy taką świetną zabawę, że kilka głównych ulic w Manchesterze przez chyba 3 sezony czy 2 sezony były po prostu zalepione. Drukowaliśmy sobie na drukarce takie zajączki i wszędzie naklejaliśmy. Mieliśmy taką straszną przychodzę. Ale generalnie po prostu mieliśmy razem świetny fan i charaktery, które tam się pojawiały, były po prostu niesamowite. Ja z tymi ludźmi po prostu później imprezowałem. Do tej pory mam kontakty z tymi ludźmi, pomimo że część już mieszka gdzieś w Holandii, część
się wyniosła czasami do Stanów, czy jakoś tak. Jak wygląda, jak to wygląda w, nie wiem, czy w Kokobarze właściwie, bo to właściwie Kokobar na razie. Kokobar to jest taka, wiesz, no, przestrzeń fest eksperymentalna, wiesz, to jest taki eksperyment na, nawet nie wiem na czym, na... o tym później porozmawiam, na czym to jest eksperyment. To jest bardzo wielopłaszczyznowy eksperyment. Powiedziałbym, to jest takie laboratorium, wiesz, relacji, laboratorium charakteru, osobowości, laboratorium już takich idei, wiesz, takich, że no, pierwszą audycję o nich robię w Radiu na Fali, tak? No, a nie, sobie już rozmawialiśmy kiedyś. Rozgłośni. Słuchacze, którzy słuchają tego radia, jeżeli ktoś słucha tego radia już od dawna, bo to radio już istnieje ponad rok czasu, tak spokojnie, to pamięta, że pewnego wieczora się pojawiłeś i rozmawialiśmy, to było jeszcze audycja o nazwie Super After Party, dokładnie, to było jedno z After Party, gdzieś tak bardzo późno wieczorem. Kiedy to było? To było bardzo dawno temu, to było naprawdę bardzo dawno temu, także sobie wracam do pytania, jak w ogóle z charakterami, co za charaktery się pojawiają, wiesz, tak jak ktoś chce przyjść na przykład i jeszcze się waha i się zastanawia, i, jakich ludzi tam spotka, poza tym, że spotka na przykład ciebie. Oj. To jest tak jak w życiu, wiesz, coworking wydaje mi się, że sprzyja temu, żeby spotkać swoje różne odbicia. Okay. Czyli jeśli ty masz dobry, wiesz, fajny charakter, jesteś nastawiony na pozytywne rzeczy, na współpracę, na, nie wiem, tak jak mówisz, zrobienie czegoś niestandardowo, no to na stówę taki coworking ktoś znajdzie, bo do innego to po prostu nawet, wiesz, gdzieś dużo, dużo wcześniej po prostu nie zainteresuje go po prostu. Natomiast wydaje mi się, że takie skupiska fajnych ludzi przyciągają fajnych ludzi. A w innych przestrzeniach co jest, wydaje mi się, że w tej, to na pewno jest inaczej w Polsce. Nie wiem, jakby część składu jest z Polski, część jest za granicą. Dokładnie. To są zupełnie chyba jeszcze ciągle dwa różne światy. Czyli... Wiesz co, tu jest, ja tak szybko ci przerwę, tu jest troszeczkę, jakby tu ma to, nie wiem czy stygmat, no. Bo to nie jest do końca stygma, tu jest to troszkę bardziej zorganizowane od komercyjnej strony, czyli na przykład wszystkie sprawy związane z tym, co miejsce ci da. Po prostu masz właściwie no, coś w rodzaju kontraktu troszeczkę z miejscem. Także nie jest to do końca takie freakowe, nie jest to jakby ten etap. To stres, powiedziałbym ciągle w ten sposób. No stres, nawet nie tyle taki stres fizyczny, to taki stres na to, żeby wiesz, być na topie, żeby coś fajnego robić, żeby być cool. Tak mi się wydaje, nie chcę zrzucać jakimiś przesądami. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że... Tu to bardziej jest do pracy. Tu tak normalnie, wiesz, przychodzi ci koleś, który ma animację do zrobienia, siada i musi być pod telefonem, potrzebuje do tego jeszcze pokoju konferencyjnego, bo będzie miał spotkanie z klientem i chce to po prostu pokazać to, co robi. No i po prostu siada i chodzi o to, że na przykład gdzieś po drodze ma programistę albo kogoś innego i w tym momencie bardzo łatwo jest to, co robisz, pchnąć troszeczkę dalej, o parę kroków dalej. Na przykład jeżeli, wiesz, ty malujesz obrazki, ktoś pomoże ci zrobić stronę internetową do tego, ktoś pomoże ci zrobić coś innego. No i tak generalnie troszkę się składa, budujesz sobie taki pierwszy krok kontaktów na zewnątrz z tym, co robisz. Tak. Ale to, co ty mówisz, to taki mem pierwszy, ja bym to nazwał. Mem pierwszy z 2008 roku, na którym ta informacja tworzyła ten working. I ten mem podtrzymajmy. Na nim będziemy dalej budować. Słuchaj, no to dobra, jakie są charaktery? Bo tu są na ten, tu to jakby nie gra roli, tu są wszyscy, ale to też jest troszeczkę Anglia, jest trochę inną kulturą. Wszyscy są nauczeni pracować właściwie tak od dziecka poniekąd, także nikt ci nie siedzi na plecach, nikt nie zabiera ci twojego miejsca. Ludzie, to jest fenomen, bo ludzie nawet jeżeli się nie za bardzo lubią, to świetnie ze sobą pracują. Jakby znają tą granicę. Ale to jest też kwestia, nie wiem, ja podejrzewam, że to jest kwestia tego, że to jest komercyjna platforma i wszyscy się już umówiliśmy, taka nasza zabawa społeczeństwa, że okej, będziemy to akceptować, gramy w tą grę w ten, a nie inny sposób. Jak to wygląda, z twojego doświadczenia w Polsce? Wiesz co, wydaje mi się, że w Polsce w tej chwili nie ma właśnie jakoś specjalnie żadnych konkretnych gier wdrożonych w społeczeństwie. Ja się powiem ci szczerze, że czuję w Polsce bardzo zagubiony, i traktuję pobyt tutaj jako pewnego rodzaju właśnie taką kuźnię takiej skomplikowanej osobowości i persony, jaką sobie tutaj tworzę. Czyli wiesz, schodzisz po prostu w dół, do no i patrzysz, co tam po prostu, wiesz, co na tych pogrzezawiskach można skonstruować. Więc jeśli mam mówić o pozytywnych rzeczach,
to co? To ja Na się. pewno wszystkie nowe biura, wszyscy nowi ludzie, którzy w to wchodzą, to wszystko, co się nowe pojawia, prawdopodobnie będzie coraz świeższe, coraz bardziej kreatywne, coraz bardziej czerpiące wzorce z innych krajów, a tym samym jak gdyby ta kulturowa bariera będzie się rozpuszczać. I myślę, że być może już nawet tak jest, że po prostu wchodząc do biura, czy w Polsce, czy w Londynie, czy w Berlinie, klimat po prostu zawsze będzie na wysokim poziomie. Okej, słuchaj, włącz mi się powóz, przepraszam bardzo. Okej. Czy na przykład byłeś świadkiem takiego pierwszego projektu, który już się pojawił pomiędzy. No na pewno byłeś świadkiem, to teraz opowiedz o tym takim projekcie, który się pojawił pomiędzy ludźmi, którzy robili jakieś kompletnie osobne rzeczy, spotkali się na miejscu w tym biurze. No i koniec końców, po jakimś tam czasie nagle się okazało, że ich umiejętności się uzupełniają nawzajem i stworzyli coś fajnego. Fajnego, po prostu stworzyli coś razem. Tworzyły się na początku, tworzyła się agencja interaktywna, jedna powstała No proszę. W pierwszym biurze, która nawet chyba z rok czasu tam 3-4 projekty zrealizowała. Jeden dosyć spory serwis dotyczący małżeństw, ślubu, partnerstwa, taki serwis dla rodzin, też startował w pewnym sensie. Jego pierwsze biuro było właśnie też u nas w Kokobarze, gdzie później przeskok był już do biura na 20-30 osób, które mieli swoje indywidualne. I też jak gdyby część kontaktów jakby była robiona w oparciu o nasz taki ekosystemik. Coś jeszcze ci mogę powiedzieć. Słuchaj, a tak się spytam jeszcze, czy granie, bo wiesz, jak firma się już wyprowadziła, jakby już, jak już się, że tak powiem, okrzepła i wyprowadziła na zewnątrz z tą własną niezależnością, czy tak? dalej na przykład współpracujecie, są jakieś rzeczy, które, czy na przykład ta firma wraca do Kokobaru, na przykład jeżeli szukają czegoś dodatkowo, czy to jest ich, czy po prostu już w ogóle jakby wyszli na zewnątrz? Wiesz co, ja przypuszczam, że to ostatnie, ja byłem skupiony bardzo na swojej najbliższej przestrzeni przez ostatnie 2-3 lata i to była bardzo taka męcząca, intensywna gonitwa i każdy z ludzi, których ja spotkałem, spotkaliśmy się na pewien czas, łapaliśmy jakiś kontakt, ale tak naprawdę każdy poleciał w jakąś inną stronę i no, każdy się rozwija fajnie, prawda? Powiem ci szczerze, że od początku Kurkiku chyba jeszcze nie było czasu, chwili, żeby sobie zrobić takie podsumowanie, co nam to dało, to, że się spotkaliśmy w taki sposób, a nie inny. No brzmi rewelacyjnie. To dopiero myślę czas, niedługo na to. Na razie ja robię swoje, staram się jakby wrzucać coraz to świeższe koncepcje w samą ideę coworkingu, żeby wiesz, no trend tej dekady no, znacząco ukształtować, też tutaj jakby z Polski i skupiam się głównie na tym i wszystkim ludziom, którzy mnie pytają o coworking mniej więcej od dwóch lat, no to ciężko mi jest mówić o samym coworkingu, bardziej jakby odruchowo mówiłem o tym, co robiłem później, tak, czyli co robiłem na bazie idei coworkingu, co chcę ludziom, czym chcę ich zainteresować, co chcę im zaprezentować. Natomiast te doświadczenia, o które mi pytasz, te, które mogę, to się mogę jak najbardziej podzielić. Na pewno, gdyby się udało też na przykład na audycję, czy znaleźć w internecie wywiady, czy jakieś nagrania z innych biur, to każdy słuchacz też zobaczy, tylko też nie sugerować tym, co tylko ja mówię, bo mogłoby to być takie troszeczkę, tylko z mojego punktu widzenia. Rozumiem. Znaczy zapraszamy wszystkich słuchaczy, żebyście sobie powiększali zawsze perspektywę, a nie zmniejszali. Także im więcej, tym lepiej. Zwłaszcza też na przykład są za granicą grupy tematyczne duże na temat coworkingu, są newslettery na ten temat, są agregaty biur liczące po tysiąc, kilkaset przestrzeni. No, dzieje się w tym temacie. Jest prasa na temat coworkingu, są firmy, które robią oprogramowanie dla przestrzeni coworkingowych. No i jest na czym pracować, jest na czym robić biznes, jeśli kogoś to interesuje. A dla wielu osób prawdopodobnie za kilka lat będzie coworking stanowić normalną formę zbierania się w kupę, żeby coś kreować. Słuchaj, jak reagują klienci w Polsce na przykład, kiedy się dowiadują, że wiesz, że biuro się mieści w takim miejscu? Jak wygląda? Bo to jest dosyć istotna sprawa, wiesz, bo jest taki ogólny mit, to pamiętam jeszcze z Polski dawno temu, nie wiem jak to wygląda teraz, bo to wiesz, lata, dawno temu,
że był taki mit biura, że trzeba mieć biuro, że generalnie, ja to nazywałem zawsze ze znajomymi mitem złotych klamek w talecie, że musisz mieć złote klamki w kiblu i wtedy klient nagle, i że to ponoć dzięki temu możesz mieć kontrakt, czy jakoś tak. Takie, było takie bzdury, było dużo takiego Chyba już nie ma mitomaństwa. tego, wiesz? Było... Chyba już nie ma. So, jak w ogóle klienci reagują? Klientom się to podoba, jak przychodzą do, wiesz, i widzą firmę, która działa w ten sposób? Jak wygląda? Jest zachwyt, czy jeszcze jest taka troszeczkę taka niepewność? Czy jak to w ogóle w praniu wygląda? No jest, jest. No, wiesz, jak ktoś przychodzi taki w ogóle, wiesz, niezaznajomiony, to powiedzmy można mówić o pewnych grupach populacyjnych, o pewnych grupach wiekowych na przykład, no to ludzie są zaskoczeni, rozglądają się, coś mądrego mówią na ten temat, raczej entuzjastycznie do tego podchodzą. Jeśli przestrzeń jest w porządku, jeśli jest profesjonalna, no to myślę, że raczej ich to intryguje i ciekawi. No proszę bardzo. Słuchaj, jeszcze chciałem, oczywiście pytań jest masa. Słuchaj, kolejne pytanie. W jaki sposób na przykład, bo mówiłeś o tym, że na przykład ten projekt, że na przykład projekt, który powstał w tym coworkingu, jakby wystrzelił na zewnątrz i jakby zbudował konkretnie działającą agencję. Ile w skali Polski takich rzeczy się dzieje? Czy jesteś w stanie to mniej więcej oszacować, czy jest to bardzo trudne jeszcze? Czy jest to naprawdę taka świeża bardzo idea? Wiesz co, przede wszystkim nie ma jeszcze takiej platformy wymiany, nie ma dyskusji między różnymi firmami, między różnymi coworkingami. Ja założyłem jakiś czas temu, jest na Facebooku grupa Coworking World, się nazywa przyszłościowo, której jest... Ja przepraszam bardzo, jakbyś mi wkleił te linka szybciej, tylko ja go podeślę na czata, albo jakbyś wkleił na czata, także żebyśmy wszyscy byli, jak to mówi angielskie powiedzonko, w tej samej książce, na tej samej stronie. Jest taka grupa, gdzie jest trochę właścicieli biur, troszkę osób, które pracują w coworkingu. No i jeszcze tak jakby dyskusji tam specjalnie nie ma. Wiesz, dużo z takiej właśnie konkurencyjności, tak na to patrzę. Więc może po prostu to jest kwestia braku jakichś takich, wiesz, zabiegów kulturowych, może jakichś narzędzi do tego. Czy macie platformę, ale taką po prostu niezależną platformę, nie wiem, własną stronę internetową, ale już nie taką... Niektóra pokazuje ideę jako ideę, tylko bardziej jako platformę do pracy. Czy jeszcze to się wszystko organizuje? Wiesz, bo na przykład ja porównuję troszkę do Hackerspace, bo z Hackerspace jest... Bo coworking troszkę tutaj wygląda, jest bardzo komercyjnie, to zależy gdzie, w jakiej firmie jesteś, bo one sobie to wszystko organizują od początku do końca, że to doskonale o tym wiesz. A Hackerspace jest bardzo ciekawe, bo ty mają swój na przykład serwis, gdzie możesz, wchodząc dosłownie na jedną stronę internetową, dowiedzieć się o wszystkich Hackerspace na całym świecie. Czy jesteś w Tajwanie, czy jesteś w Londynie, czy jesteś w Polsce, czy jesteś gdziekolwiek indziej, w Australii na przykład, w Auckland. Podają ci adres i miejsce, kiedy jest otwarty, kto za to odpowiada. Także łącznie z numerami telefonów, czy jakoś tak. Także bardzo łatwo jest się skontaktować. To jest ten jeden krok bliżej po prostu. Jest w świecie coworkingu inicjatywa podobna do tej, o której ty mówisz, czyli też w oparciu o system Wiki powstaje taka baza dla coworkingów. Też przesyłam ci do niej link. Ja też wklejam linki. Nie wiem dokładnie, na jakim to jest etapie, bo kontaktowałem się z tymi ludźmi chyba pół roku temu. No ale dopiero taka platforma powstaje. Są platformy, które pokazują, kto pracuje w jakiej przestrzeni, jakie ma specjalizacje już w tej chwili, bo dopiero wchodzą. No i są platformy wewnętrzne danych przestrzeni związane z rezerwacją miejsc, sal konferencyjnych czy biurek. A odnośnie systemów takiej pracy wewnętrznej, to szczerze ci powiem, chyba nie ma tego za dużo, z tego co wiem. Ale na pewno parę osób nad tym pracuje, żeby takie systemy stworzyć, bo są jakieś, powiedzmy, rzeczy typu Podio, typu, nie powiem teraz dokładnych adresów, no ale same coworkingi jeszcze czekają na software, z mojego punktu widzenia. Jeszcze nie ma tego software'u, o którym myślimy. Okej, żeby ja tu wklejam linki, troszkę się rozkojarzyłem na sekundę. Okej, już wracam. So, jakie są specjalizacje, jakie są najczęstsze zawody, jak ludzie przychodzą na przykład właśnie do takiego biura, co robią najczęściej? Czyli na przykład jeżeli ktoś nas słucha w tym momencie i zastanawia się, wiesz, ma jakąś swoją robotę do zrobienia i zastanawia się, czy przypadkiem to miejsce mu podpasuje, czy nie. Oprócz tego, że zanim tam oczywiście dotrze, to wysłucha tej audycji do końca. I teraz chciałem się dowiedzieć od ciebie, jakie
jaki typ zawodu, jaki typ po prostu rzeczy, co tam się robi tak naprawdę? W sensie, co ludzie tam po prostu robią? Najogólniej to jest to branża internetowa, tak? Mhm. Tam nie ma rzeczy, że ktoś faktycznie fizycznie coś wykonuje. A dokładnie, myślę, nie chcę się naprawdę tak bardzo powtarzać, bo ta informacja jest dostępna, można sobie to wygooglować. Okej, słuchaj, to zapytam się o ciebie. Nie powiem już tak dokładnie, mógłbym po prostu wprowadzić błąd. Okej, to zapytam się o najbardziej ekstrawagancki zawód, który zdarzyło ci się spotkać właśnie w biurze takim otwartym. Tomasz Obara. Najbardziej ekstrawagancki, no proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie. Czekaj, ekstremalny zawód, no, poza lobbyingiem, sprawami społecznymi. Myślę, że to będzie dobra wstawka, jak mi się przypomni, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. Musiałbym wejść w jakieś inne obszary swojej pamięci, żeby to odtworzyć taką sytuację. Taką wiesz, ja sobie po prostu wyobraziłem nagle, że po prostu przychodzi pewnego dnia taki człowiek ze skrzynkami, przynosi dużo skrzynek ze sobą, sztalugi rozkłada i też namalować obraz po prostu. Co było naprawdę niezłe, mówiąc szczerze, w takim miejscu, także... Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was maluje na przykład i chce zrobić portret takiego miejsca, to myślę, że why not? Czemu nie? Czemu nie? Miejsce jest ciekawe. To mój paint. Dokładnie. Słuchaj, chciałem się zapytać jeszcze, już się pytałem wcześniej jakby troszeczkę o tą kwestię konkurencji, tego współzawodniczenia, bo to jest coś, o co pamiętam, ja się właśnie rozbijam, jakby dyskutowałem nad, znaczy mi to... Ja rozwiązałem ten problem w swojej własnej głowie, nie wierzę do końca w taką dziką rywalizację, nie wierzę, że to działa w ten sposób, że dwóch facetów, którzy wykonują ten sam zawód, usiądzie obok siebie przy dwóch biurkach i że jeden drugiemu będzie kradł pracę. Jakby w to akurat nie wierzę, bo to nie działa w ten sposób. Klienci są z zewnątrz, to jest inna sprawa, to każdy ma swoich własnych klientów. Ale jak wygląda, czy na przykład, jak to wygląda w praktyce w Polsce? Bo tutaj jest troszeczkę inaczej, tu wiesz, mieszkam w kraju, gdzie na przykład wszystkie sklepy muzyczne potrafią być na jednej ulicy i nikt nie ma z tym problemu, że obok, wiesz, drzwi obok jest kolejny sklep muzyczny i że tam też są gitary i że tam też się sprzedaje te same rzeczy i że musi być konkurencyjna cena. I jak na ironię, ludzie się świetnie znają, wychodzą na zewnątrz, jak ktoś pali papierosy, to sobie wychodzi na zewnątrz, prawda, zapalić, tam widzisz po tych samych kolesi, którzy czasami jak kończą pracować dla jednej firmy, bo to jest ta sama branża, przychodzą po prostu do firmy obok. Także tworzą bardzo fajne community. To widzisz, że relacje tych ludzi są fajne, bo widzisz, że ci ludzie no, dobrze się znają i nawet chodzą ze sobą na piwo często po pracy, jeżeli mają chwilę wolnego czasu. Także jak to wygląda w Polsce tak w praktyce? Wiesz co, zadać mi takie pytanie, jak to wygląda w Polsce? Ja nie lubię odpowiadać, że tak w sposób generalizujący. Ja bym nie przesłał ci taką tabelkę, wiesz, z danymi na żywo, z wszystkich przestrzeni, ja to bardziej bym tak twoje doświadczenie. Ja to bardziej bym tak twoje doświadczenie prywatne, jak ty to widzisz, bo wiesz, takie statystyczne rzeczy, to statystyczne bardziej jestem zainteresowany twoim prywatnym punktem widzenia na to, twoim doświadczeniem jako człowieka, który to zaczął robić. Jakby patrzenia na konkurencyjność, wykradanie ogólnie, czy po tak prostu ogólnie, czy w pojęciu coworkingu? W pojęciu coworkingu właśnie w Polsce. Czy miałeś z tym na przykład jakieś zderzenia, że ktoś ci mówił, ej stary, nie wchodzę w to, bo wiesz, boję się, że ktoś mi buchnie klienta albo coś w tym stylu. Że w ogóle, że wiesz, że ktoś robił z tego powodu problemy. Ludzie nie mówili nawet, wiesz, bo się wycofują po prostu do siebie, zamykają się w sobie na przykład w takich sytuacjach. Ale było to swego czasu wyraźnie dosyć odczuwalne, że po prostu nie każdy, po prostu mało kto tak naprawdę potrafił powiedzieć, co dokładnie robi, nad czym pracuje, z czym się zmaga. Wiesz co, a z kolei dla mnie takie informacje były no szalenie istotne z tego punktu widzenia, żeby wiedzieć, jak takiej osobie po prostu pomóc. Ja tutaj akurat jestem taką dosyć dobrą osobą, jeśli chodzi o kojarzenie ludzi, o podsuwanie różnych idei czy zasobów, tylko to wymaga znacznie większej otwartości i w Polsce na czas, kiedy ja miałem do czynienia na przykład z ludźmi, którzy robili jakieś te swoje startupy, jakieś oprogramowanie, to ich kontekst, w jakim to robili, ich źródła finansowania, no bardzo, bardzo, bardzo słabo to wyglądało w porównaniu do tego, co ja myślę, wierzę i promuję, jeśli chodzi o kulturę robienia czegoś, czegokolwiek. Co miałeś po prostu stado tajnych agentów, z których każdy siedział schowany. Coś w ten deseń, powiem ci.
God damn, god damn. Ale wiesz, to dla niektórych ludzi jest norma, standard i podejrzewam, że większość będzie się czuła z tym komfortowo, z taką sytuacją. Wobec tego, ja tylko ci mówię subiektywnie, że ja, wiesz, tak bardziej otwarcie wolę, nie? Słuchaj, a jest troszkę, jest taka, czy widzisz taką ewolucję, że ludzie, bo na początku jest ten taki dziki strach, żeby troszkę zamknąć sobie, bo wydaje mi się, że coś stracą, co w rzeczywistości, no nie wiem, no jakby, ja myślę, że to jest, że to nie jest właściwa droga, ale to jest moja prywatna opinia. Widzisz jakąś ewolucję, że na przykład ktoś na początku właśnie zaczął od bycia tajnym agentem, chowania się po kątach, cichych telefonów, zakrywania wyświetlaczy, robienia wszystkich tych dziwnych rzeczy i w końcu w pewnym momencie odpuścił sobie i nagle się okazało, że wszystko dalej jest ok, a dzięki temu, że odpuścił, bo tak naprawdę jak odpuszczamy, to przychodzą do nas nowe rzeczy, bo to jest ten moment, kiedy robimy dla nich miejsce po prostu. Jak się zamkniemy w sobie, to nigdy nie ma miejsca na nowe rzeczy. Także masz takie przypadki? Tak, powiem ci teraz właśnie na bieżąco, tak jak ci mówię, że mamy projekt eksperymentalny, to pracuję w takiej luźnej konwencji z sporym gronem osób właśnie nad tym, nad wyrzucaniem z siebie różnych starych konstruktów, różnych marzeń, planów i tworzeniem no, jakiejś synergii między nimi. Czy to zwerbalizowanej nawet czy nie. I prawdopodobnie znowu jak nowa paczka wystartuje w świat, no to dużo tam pozmieniają. Nice. To jest zupełnie wiesz, nowa kultura coworkingu, to co w tej chwili tutaj wdrażamy. To jak duża jest różnica pomiędzy, jak się czujesz, kiedy spojrzysz tak do tyłu? Ja wiem, że nie jestem miłośnikiem jakby spoglądania zawsze do tyłu, ale jak się czujesz, jaką masz refleksję, jak spojrzysz do tyłu na pierwszą ekipę, która powstała i na tak. Tą ekipę teraz? Taka, na przykład jakbyś miał powiedzieć najważniejszą różnicę pomiędzy, co się zmieniło? Powiem ci, co się we mnie zmieniło, bo cokolwiek nie mówię, to będę mówił o sobie, nie? Poprzez innych ludzi. Kilka lat temu ja też prawdopodobnie byłem taki bardziej zamknięty w sobie, wiesz, z tym, o co mi chodzi. Wobec tego inni ludzie też tacy byli dookoła mnie. No i troszkę jeszcze miałem takich, wiesz, mniemań na swój temat, troszkę, wiesz, zalatywało w stronę bycia jakimś biznesmenem, jakimś trenerem. Miałem ile takich koncepcji, jak tutaj siebie wykreować jako człowieka jakby w systemie społecznym. I obecnie no, czuję bardzo dużą ulgę, bo w końcu w swojej pracy tak na co dzień mogę być sobą i okazuje się, że jednak da się być wizjonerem, da się być wśród innych ludzi, którzy też coś robią profesjonalnie, taką jednostką, która no, nie patrzy na większość konwenansów i jest takim, wiesz, troszeczkę nie z tej planety, prawda? No i w końcu sobie jestem takim sobą i wokół mnie są inni tacy siebie jak są, którzy są sobą i no, jest bardzo fajnie w takim wymiarze, powiem ci, humanistycznym, ludzkim, duchowym też. No co, to czekamy na książkę. Będzie myślę coś kiedyś. Słuchajcie, to robimy sobie przerwę. Tutaj robimy przerwę. Puszczamy oczywiście muzyczkę z czasów, kiedy nie było internetu, kiedy ludzie musieli ze sobą, że tak powiem, spędzać czas i byli skazani na siebie w sposób pozytywny. To co, to chwila przerwy, a my wracamy po muzyce. Przypominam, że rozmawiamy o bardzo ciekawej inicjatywie. Także słuchajcie, moi drodzy, zostańcie z nami. Słuchajcie, Radio na Fali, Hiperprzestrzeni. Dzisiaj jest gościem, a gościem jest Mateusz. Już tu włączam sekundę, jak zwykle się... Okej. No. Ach, gdybym miał taki wielki talerz, to teraz właśnie miał przywalnął. Wielka, wielka postać jazzu Ella Fitzgerald, która śpiewa Sunshine of Your Love, czyli... No, wszyscy wiedzą, miłość, się słońce twojej miłości. Czy jakoś tak. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle mam gościa, a przypominam, że słuchajcie, Hiperprzestrzeni. Ja na imię Tomek, a gościem jest Mateusz. No i mówimy o coworkingu. Coworking, właściwie, bo nie powiedziałem, jakby ktoś się zastanawiał, skąd pochodzi nazwa, to nazwa pochodzi prawdopodobnie z angielskiego, czyli co, czyli współpraca, working, czyli pracować razem. Także słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, zapraszam w ogóle wszystkich na czata, żebyście wbijali na naszego czata www.radionafali.com, tam jest zakładka czat, także śmiało zapraszam. Wszystkie te informacje, adresy internetowe i sprawy, o których rozmawiamy, Będą się tam pojawiały i tam staram się na bieżąco wklejać. No, dokładnie, proszę Państwa, dokładnie. Także, proszę bardzo, już mamy gościa, już tu wszystko podgłaśniam, także już wracamy. Proszę Państwa, wracamy z powrotem. Halo, halo. Jesteśmy. Jesteśmy, dokładnie. Okej, to ja mam kolejną porcję pytań do Pana, kolejną. Słuchaj,
Czy po prostu robisz jakiś, oprócz tego, że nadzorujesz ten cały pomysł, że właściwie organizujesz to wszystko, tak ogólnie, to po prostu przestrzeń, czy robiłeś swój własny projekt w tej przestrzeni? Tak się chciałem zapytać, czy po prostu tam jak przyjdę, to na przykład spotkam ciebie siedzącego za biurkiem i ty powiesz, słuchajcie, bo ja pracuję w tym momencie, sorry, chłopaki, mam tu swoje rzeczy. Ja nie pracuję w ten sposób raczej, wiesz? Moja praca jest taka bardziej w tej chwili swobodna, luźna. Bardziej pracuję między ludźmi, sytuacjami niż przy komputerze. Do tego długo dążyłem i w tej chwili raczej już zmierzam w tym kierunku, żeby no, w internecie już za dużo nie robić. Rozumiem. Po prostu chcesz, słyszycie ludzie, słyszycie, jak macie jakieś pretensje do życia, że za dużo siedzicie przy komputerze, że to wam wysysa czas, także może jakąś taką inicjatywę i wtedy wasze życie prawdopodobnie się zmieni. Słuchaj, kolejne pytanie, czy oprócz robienia własnych projektów i tak dalej, czy na przykład twoja wiedza, czy ktoś cię wypożycza, na przykład mówi, ok, chciałem zrobić takie samo biuro w jakimś miejscu w Polsce, nie wiem jak to zrobić, ty to robisz, potrzebuję twojej pomocy. Czy robisz jakieś szkolenia, czy ta wiedza gdzieś idzie dalej, czy masz takim, mówiąc bardzo językiem wschodu? Bardzo bym chciał, żeby ludzie otwarcie, bezpośrednio pytali o takie rzeczy. Były z dwie, trzy takie osoby. To było troszkę wcześniej, może 2-3 lata temu, które właśnie jakby chciały się podzielić tą wiedzą, z którymi to zrobiłem. Mieliśmy też gości z Czech, sąsiadów naszych, którzy do takiego naszego chyba pierwszego takiego biura, gdzie już było ładnie napisane Kokoba, wszystko było ładnie na czerwono-biało, odwiedzili nas w 2009 czy 2010 roku, jeszcze kiedy u nich nie było żadnej przestrzeni w całym kraju i dwóch takich fajnych, naprawdę pozdrawiam, jeśli w jakiś sposób mnie słyszą, chłopaków przyjechał do nas zobaczyć, wiesz, jak to robimy tutaj. Z nimi też cały dzień spędziłem, rozmawialiśmy w sumie o wszystkim poza coworkingiem, bo tutaj ludzie, którzy robią takie rzeczy, są naprawdę bardzo ogarnięci i świadomi. Rozumiem. Sobie masz z nimi kontakt jakiś, czy się chwilowo urwało? Internetowy wyłącznie. Okej. Chciałem się po prostu zapytać o kontakty w ogóle zagraniczne, czyli na przykład, czyli właśnie, czy masz jakiś kontakt bezpośredni na przykład z biurem gdzieś najbliżej, bo to w sumie no, taka jest idea, żeby to było troszkę lokalnie. Czyli na przykład gdzieś w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, może w Austrii. Wiesz co, przypuszczam, że taki kontakt mamy na jakimś poziomie z wszystkimi biurami. Czy jest jakaś wymiana? Właśnie, bo chciałem się tak naprawdę zapytać, czy po prostu, bo wiesz, internet internetem, ale czy ludzie po prostu się wymieniają? Czy masz na przykład gości, którzy przyjadą ci z Berlina i po prostu, wiesz, oglądają, jak to wygląda u ciebie? Czy tak jeszcze niespecjalnie? Nie, to już wiesz, niestety Berlin nas przegonił bardzo, więc to my byliśmy w Berlinie bardziej, pochodzić, pooglądać, poznać ludzi. Okej, opowiadaj. Była taka konferencja w 2011 roku, no, w trakcie której tam na naszej stronie też jest troszkę właśnie takich filmików. No, mogliśmy no, zobaczyć, jak to tam wygląda, te całe biurowce przekształcone na coworkingi, posłuchać trochę prelegentów, którzy no, z Chin, ze Stanów przyjechali właśnie po to, żeby się spotkać. Było tam no, grono jakby też takich w ogóle prekursorów jeszcze z 2006-2007 roku, samej idei na świecie. Także no, jakieś są takie spotkania, jest platforma do spotkania ludzi, którzy tworzą takie przestrzenie i no, tutaj chyba czas jakby połączeń tych przestrzeni między granicami też dopiero się zaczyna, tak na dobrą sprawę. Tutaj sieć z Polski, tutaj Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrobiły swoją wersję coworkingu nie tak dawno. I na przykład takie większe ekosystemy no już na takim porządku dziennym proponują to, że będąc członkiem biura tutaj w Polsce, można swobodnie, na przykład będąc właśnie za granicą, czy tam w Krzemowej Dolinie, czy w Berlinie, skorzystać z biura partnerskiego jako tutaj członek tej sieci z Polski. Ja o czymś takim myślałem właśnie z Kokobarem. Dalej, że tak powiem, nie tracę wiary, że uda się to zrobić, żeby właśnie no, zapylić troszkę takich kokobarów w innych stolicach,
Ale to taki mój mały sen marzenia dopiero. No sam myślę, że wiesz, jakaś strona internetowa i powoli, powoli, bo to właściwie chyba tylko o to chodzi, żeby wyjść troszeczkę na świat. Ale to myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę czasu. Ja mam bardzo krytyczne pytanie. Dzisiaj rozmawiałem ze współprowadzącym z Kubą, w ogóle mieliśmy dzisiaj tak prywatnie w ogóle jakąś tam ciekawą rozmowę, refleksję na zupełnie inny temat, ale temat dotyczył polskiej polityki. No i pytanie jest troszeczkę, Saj, czy masz jakieś kontakty, czy korzystasz na przykład z infrastruktury tak zwanego użytku publicznego, czy lokalne samorządy ci pomagają, czy władze lokalne. Słuchaj, opowiedz, jak to wygląda, nawet jeżeli wygląda to kiepsko, po prostu opowiedz, jak to... Słychać, mam nadzieję, że się śmieje tak ironicznie. Słychać tą ironię. Słuchaj, ociekam tą ironię, przyjaciele, ścieka po mnie, jakbym spod prysznica wyszedł, także... Słuchaj, opowiedz, jak to wygląda w praktyce. Przynajmniej, słuchaj, niech będą jakieś przygody. Chcę to jakichś przygód. Chcę sensacji. Przepraszam bardzo, wiesz, co, kiedyś mało nie wywołałem sensacji, bo byłem, wiesz, nieco chyba podbuzowany emocjonalnie i na fanpage'u swojego właśnie coworkingu nie omieszkałem coś tam dwa zdania za dużo powiedzieć na temat jakiejś takiej, wiesz, głównej agencji innowacyjnej we Wrocławiu. Na co zaraz jakaś tutaj dziennikarka jakiejś międzynarodowej gazety z Wrocławia do mnie, wiesz, jakąś sensację przypadkiem nie mam dla nich. Międzynarodowa gazeta. Tak. Powiem ci taką, no żeby już przesadzam. To ta ironia to była tylko, żeby rozładować atmosferę, która na pewno w dużym stopniu jest naładowana wszędzie w Polsce tą ironią. Wydaje mi się, że władze jako takie, czyli ten system polityczny, szuka, bada, chce się, wiesz, jakoś ukierunkować na te trendy, które my wykreowaliśmy, które my od lat, powiedzmy, obsługujemy. Czyli mam tu na myśli, wiesz, wszystkie struktury inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratory startupów, coworkingi, wiesz. To fajnie wygląda. Teraz prawdopodobnie też dużo jest na pieniążków, na coś takiego, co my robiliśmy. No wiesz, no masz gotowe portfolio po prostu działań. Oni nie mają niczego. Tak, no ale oni, wiesz, wrzucą parę milionów i sobie zrobią jakieś swoje, nie? Tam ktoś tam od nich to się tym zajmuje. Natomiast komunikacja z nimi, nie ukrywam, w Wrocławiu jest przynajmniej dla mnie trudna, uciążliwa, niemożliwa wręcz do zrealizowania. Czy masz jakieś ciężkie sny po tym, następnego dnia? Nie, mam to w nosie, szczerze mówiąc. I tak czy inaczej, to ja się bardziej wysilam dla nich, żeby oni się mogli spotkać ze mną, niż oni chcą, żeby się spotkać ze mną. No, okay. Aczkolwiek w pewnym momencie im będzie bardziej zależy, żeby się spotkać ze mną, niż mi, żeby się spotkać z nimi. No, rozumiem, no pewnego dnia to oni muszą coś tam wpisać, że coś zrobili, prawda? To wiesz co, ogólnie kwestia, ja widzę politykę w ten sposób, że polityka i cały system jak gdyby biurokratyczny, co nie? Wyprzedasz moje pytanie. Dobra, okej, śmiało. Jest to na medalu. A dziedzina informacji, dziedzina treści, dziedzina, nie wiem, tego, co ludzie myślą, czują, gdzie się ukierunkowują, no to jest druga strona medalu. Ekosystemy informacyjne, portale wszelkiego rodzaju, internetowe społeczności, YouTube, trendsetterzy, no w jakimś stopniu przyciągają coraz więcej uwagi ludzi, zwłaszcza ludzi świadomych, takich jeszcze do obróbki, że tak powiem, na swoje kanały. I ta polityka, żeby ona w ogóle istnieć, to musi gdzieś jakiś tunel znaleźć do tego odbiorcy, do tej jego świadomości, do jego mózgu. No i na razie, no tutaj Google, załóżmy, pozwala polityce występować na swoich stronach, no ale gdyby na przykład firma typu Google zablokowała politykę do wyszukiwania. No to nie masz polityki. No już nie ma polityki, no bo polityka to tylko jakaś wkręta, to jest tylko jakaś, wiesz, historia, jakiś schemat, nie? Słuchaj, jak wygląda, co w ogóle tak prywatnie myślisz, bo wiesz, takie doświadczenia, jak pracujesz z ludźmi, organizujesz takie miejsca... To zmienia. Znaczy ja widzę na przykład po sobie, że na przykład samo mówienie do mikrofonu dosyć mocno zmienia percepcję życia. Jakby, znaczy może nie tyle percepcję życia, ile percepcję samego siebie w relacjach z innymi ludźmi. Brzmi jak masło maślane, strasznie poważnie brzmi. No ale właściwie o to samo chodzi. I wiesz, trochę... Wiesz, zawsze byłem radykalną postacią...
A radio troszkę mnie jeszcze chyba bardziej radykalizuje, w sensie, jeżeli chodzi o na przykład myślenie o systemach, o polityce, od jakby zaczynam, wiesz, bardziej wierzyć, moje prywatne doświadczenie jest takie, że zaczynam bardziej wierzyć, właściwie zawsze wierzyłem, ale ta wiara się strasznie mocno umacnia, jeżeli chodzi o wiarę w człowieka, takiego po prostu zwykłego człowieka bez systemów, bez tego opakowania, bez tej, wiesz, skrupki pieczątek na czole. Jaka jest twoja refleksja na ten temat? To jest właśnie ten, powiedzmy, że wiesz, ten system, każdy z nas w jakimś stopniu mu się wgrywał ten system, tak przypuszczam, że, jeśli chodzi o słuchaczy, czy mi, czy tobie. No dokładnie, gdzieś tak, dorastaliśmy, ktoś nam zawsze od dziecka mówił, że coś... Tak, jakieś schematy, archetypy, wiesz, czy to jakieś, to są te jakieś bardziej duchowe tworki, czy tam archetypy, to co znaczy jakieś lęki, wyparcia. No powiedzmy, pracowaliśmy nad systemem, stworzyliśmy coś takiego jak jakby ten system. No i na zasadzie przejścia do tego, co będzie dalej, tak? Czyli ten, wiesz, cały Golden Age, te wszystkie fajniejsze czasy. No właśnie w gruncie rzeczy sprowadzają się do stworzenia pewnych redefinicji, pewnych... No to już jest bardzo złożona materia, to, o czym mielibyśmy mówić. Ona się prawdopodobnie bardziej nadaje do takiej audycji późniejszonocnej. Słuchaj, to jest hiperprzestrzeń, to nie ma... Tu możemy. Tu możemy, mogę. Absolutnie. Właśnie od tego jest ta audycja. Właśnie na to liczyłem tak naprawdę. To są, słuchajcie, to jest ta wiśnia na torcie. To jest ta garść wisienek na torcie. Co mamy, ciężarówka, wiesz, wiśni. Wiesz, generalnie jak to jest w tej chwili, ja to widzę w taki sposób, że była sytuacja, jeden człowiek, w zasadzie jeden ty, taki jeden ktoś, jeden słuchacz, kontra, wiesz, cały ten wielki system, nie? Kontra te banki, rządy i no, tak dalej. No jest trochę tak. No człowiek, ja się zawsze śmieję, jakieś było takie powiedzonko, że wiesz, facet z gitarą przeciwko systemowi. Against the system. The man with guitar. I wiesz, weź tutaj to przełknij, nie? Na zasadzie weź, siedź sobie gdzieś w domu, masz do dyspozycji internet, trochę książek, no i w zasadzie weź sobie ten system jakoś zintegruj z sobą, żeby ci nie sprawiał problemu, ale żeby ci bardziej służył. No to wiesz, jest niebagatelne zadanie, które jak gdyby jest moim zdaniem równoległe z tym, co, jak przebiega praca nad swoją własną indywidualną świadomością tego, kim się jest, prawda? Jak to się mogło stać, że tak bardzo ten system się nam rozrósł, jakieś miejsce zajął, tak? Co innego można tam umiejscowić w sobie? Jak to zmieni sposób patrzenia na to, kim jesteśmy, kim ja jestem, co mogę zrobić, na ile ważne są moje słowa, jak mam realizować swoje pomysły, no i też czym jest społeczeństwo jako takie. I wiesz, ileś osób rozpracowuje ten system, ten schemat, ten powiedzmy ten etap rozwoju, który mamy prawie poza sobą. I na bazie właśnie pracy nad sobą można też sobie zobaczyć, jak można to rozwiązać w sposób hurtowy, tak? To jest to najpiękniejsze, że jeśli już ktoś sam sobie schakował system, to jest w stanie się z tym podzielić, bądź też stworzyć narzędzia, które pomagają innym, żeby sobie też, załóżmy, tą świadomość na innych przestrzeniach, na wyższym poziomie poodpalać. I nad tym bym chciał się skupić, nad tym bym chciał porozmawiać. Nawet do rozmowy o takich rzeczach też zapraszam różne mądre głowy tutaj gdzieś z okolicy, z Wrocławia, które też wiedzą, mimo jakiejś swojej pozycji dotychczasowych działań, że no, potrzebujemy coś świego, jakichś świeżych sposobów myślenia. No system się wypalił, to ciężko to ukryć. W przestrzeni, wiesz, żeby nawet w tej przestrzeni coś sobie udowadniać czy innym, prawda? No i rzecz w tym, żeby taką przestrzeń stworzyć, prawda? Teraz się biznes przerzuca na te startupy, inkubatory, szukamy jakiegoś sukcesu, globalnego debiutu tutaj naszych zdolnych ludzi z Polski. I to jest jeden na przykład z takich trendów, który mnie tutaj bardzo mocno na przykład interesuje. Ta rzecz z tymi rzeczami takimi informatycznymi, aplikacjami na telefony i tak dalej. Ale tutaj oddam Ci głos na chwilę. Ja przepraszam, ja się w ogóle zastanowiłem tak troszeczkę nad właśnie tymi historiami, bo właśnie nie ma zbyt, przepraszam bardzo, zaschło mi gardle. Przepraszam Was, słuchacze. Okej. Bo ja się gra, nie zastanawiam, to jest taki mój prywatny. Zastanawiam się nad tym, czy. No w tej kwestii, nie? To też bym chciał wiedzieć. Wiesz, ja się zastanawiam tak prywatnie, czy pułapką nie jest wiara w to, że da się zbudować model. Czy właśnie dowcip nie polega na tym, że tak naprawdę największą pułapką jest to, że jesteśmy przekonani, że jest model.
bo czasami wydaje mi się, że właśnie tym modelem jest to, że modelu nie ma. Nie wiem, jak to brzmi. Że właściwie, że chodzi o to, żeby nie budować jakichś stałych struktur, które prawdopodobnie mogą się znowu skorumpować, bo właściwie, wiesz, to troszkę jak budowanie budynku. Ten ziemia się zatrzęsie i też się wywróci. To może zamiast budować wysokiego budynku, może pomyśleć o czymś kompletnie innym, o czymś, co zostało, co struktura rozproszona, w ogóle podejść do tematu w zupełnie inny sposób. Ja, to jest takie moje prywatne przemyślenia, ciągle się nad tym zastanawiam cały czas. Czy naprawdę, czy to jest droga budowania modeli, czy właśnie, czy to nie jest największa pułapka tego wszystkiego, że nam się wydaje, że wiesz, idziemy w jakimś nowym kierunku, a tak naprawdę jedyne, co robimy, to właściwie odtwarzamy ten schemat tylko w innym opakowaniu, na troszeczkę innym poziomie, wiesz, ale dalej jest to samo. Tak naprawdę dalej jest to samo. Dalej próbujemy zbudować schemat. Dalej staramy się zrobić coś, co robili faceci przed nami, którzy nas spakowali w to wszystko, że teraz mamy jakieś tam schematy, z którymi musimy się, że tak powiem, kopać jak z koniem. Czy może najzdrowszym rozwiązaniem nie będzie w ogóle, że tak powiem, zrezygnowanie z budowania jakichkolwiek template'ów i podejście do spraw w zupełnie inny sposób, taki bardzo indywidualny. Udawaj, wiesz, na 3-4 wszyscy rezygnujemy z template'ów. No ja powoli zaczynam rezygnować z tych template'ów. O której godzinie? Ale to zegarek też wyłączamy i język, słowa? Wiesz, ja właśnie, słuchaj, nie wiem, czy template, wiesz, bo my nazywamy to template'em, ale nie wiem, czy to właśnie jest template'em. Mam taką refleksję, że to jest akurat część naszej natury, że pewne rzeczy są częścią naszej natury, a pewne są template'em, że jeżeli mam już słowa, jeżeli mam już komunikację między sobą, to wiesz, komunikacja nie jest template'em i właściwie, jeżeli już mamy tą komunikację, to nie musimy budować dodatkowych rzeczy. Nie, być może. Dobra, opowiadaj, bo ja ciągle się nad tym zastanawiam, także jestem ciekaw każdej opinii na ten temat. Tutaj jak gdyby twoje obawy są, ja je spotkałem już i jakby jak najbardziej też biorę pod uwagę, jak właśnie nie wpaść znowu w tą samą pułapkę, tych samych, powiedzmy, nie programować na nowo tego samego układu, który doprowadzi do takiej samej sytuacji pod na przykład innym logo, prawda? Dokładnie. Co tak dla nas jest ważne i w oparciu o, powiedzmy to, jakie symbole wręcz, o jakie znaczenia możemy coś między sobą ustalać. Wydaje mi się, że głównie tak naprawdę chodzi o to, żeby dać ludziom, którzy są już na przykład świadomi, są na to gotowi, możliwość na przykład, żeby sobie coś między sobą ustalili, choćby. Co jest czym, co jest co dokładnie, prawda? I jak gdyby to już wiemy, że większość słuchaczy zdaje sobie sprawę, że czasy struktur hierarchicznych, struktur władzy, tego typu, że ktoś jest, nie wiem, silniejszy, mądrzejszy, nie, to mądrzejszy to może ciągle działa. Natomiast czasy takiej stricte hierarchii się ponoć wypaliły. No też mi się coś wydaje trochę. I na razie tutaj z ludźmi, z którymi ja już działam, pracuję, no jesteśmy mocno za tym hasłem kolaboracja, to też jest brzydkie słowo jeszcze, współpraca, tak? Dokładnie. Współpraca na zasadzie ty jesteś z indywidualnością, ja jestem indywidualnością, ty robisz lepiej to, ja robię lepiej to, a jeszcze inni ludzie robią najlepiej też coś w tym, co oni robią najlepiej. A jeśli wiemy, co nawzajem robimy najlepiej, mamy jakieś, powiedzmy, matryce wzorcowe, jak możemy fajnie, mając takie umiejętności, jakie każdy ma, robić coś na przykład razem, występować razem, no to wtedy każdy może wskoczyć w taki kolektywik i tam być najlepszym po prostu sobą w tym, czym jest najlepszy. Tutaj oczywiście właśnie jest praca nad tym, jak zbadać tą indywidualność i to, jak one się uzupełniają nawzajem. Właśnie, słuchaj, to jest mój, to jest właśnie taki moment, w którym widzę, jakby ja się boję budowania schematów, to znaczy nie tyle budowania schematu i że się boję, tylko to jest taki, wydaje mi się, krytyczny moment, bo gdzie jest według ciebie granica z twojego doświadczenia pomiędzy tym indywidualnym modelem? Właściwie wszystko sprowadza się do tego, że jest indywidualny model i jest część pewnego schematu, z którego korzystamy, coś w rodzaju narzędzi, okej. Okay. Nazwijmy schemat narzędziami. Ja wiem, gdzie dobrnęliśmy i wiem, czemu tu jesteśmy. I wiesz, że jedna rzecz, która jest jeszcze w tle, o której wydaje mi się, że już dobrze, bo żebyśmy kiedyś porozmawiali, ale ja ją tak pokrótce wtrącę. Cały taki pewien schemat poznawczy, pewien konstrukt, o którym ja bym chętnie się podzielił, gdyby była dobra okazja. Natomiast... Słuchaj, no jestem za. Słuchaj, w tym radiu jest miejsce na to. Absolutnie. Świetnie.
Chodzi tutaj o podejście takie tymczasowe. Ja wszystko, co ja robię, są w pewnym sensie, ja pracuję nad środkami na tą chwilę, tak? Czyli na przejściu do tego, co mamy teraz, do tego, co będzie za kilka miesięcy, za kilka lat. Ja nie mówię, że to będzie model docelowy, że ten model będzie stały. Być może ten model będzie autogeneratywny, być może ten model będzie pewnego rodzaju inteligencją, która no, nie wejdzie w żaden schemat, bo będzie po prostu oparta o to, co się będzie zmieniać w ludziach, w ich zapatrywaniu, w myśleniu. Natomiast model, o którym mówię, to jest model tymczasowy, podkreślam. Mhm. Który wywodzi się z tego, że troszkę dłużej niż mamy internet, mamy coś takiego jak gry komputerowe. No dokładnie. I bardzo wiele jednostek, wiele tęgich umysłów w takich grach no, radzi sobie bardzo świetnie poprzez swoją postać w tej grze. I przypuszczam, że nieraz jest tak, że taka osoba wie więcej o sobie w grze, o tej swojej personie z gry, niż o tym człowieku, o tym ludku, którym gra tutaj w kraju Polska, w tym jak gdyby w tym realu, na którym teraz rozmawiamy w pewnym sensie. No, wiem o co ci chodzi. No, tak? Ja to nazywam po prostu iluzją. Jakby, wiesz, łatwo jest żyć w iluzji tego, kim nam się wydaje, że jesteśmy, nie konfrontując tego z tym, co się dzieje na zewnątrz. Wystarczy, że staniesz w domu przez całe życie, siedział naprzeciwko komputera i właściwie no jedyne, co się dowiesz, to dowiesz się, jak reagujesz na coś, co jest na ekranie. Nie dowiesz się, jak wyglądają twoje reakcje, kiedy po drugiej stronie jest żywy człowiek i żywa materia. Także to jest według mnie jakby klucz tej całej sytuacji. Tutaj też jest na przykład takie pytanie, czy na przykład do słuchaczy, do ciebie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, w ilu systemach, jakby ile systemów jakby jest w twoja postać jest zapisana, w ilu systemach bierzesz udział w tej chwili? Hmm. Czyli ile takich rzeczy jak typu, nie wiem, ZUS, typu jak, nie wiem, ONZ, typu jak, no nie wiem, co chodzi, ile jest na tobą, że ty tam jesteś, a niekoniecznie masz jakąś stronkę, na której możesz to sprawdzić. Ja myślę, że to jest co najmniej 10, i to chyba tak delikatnie szacując, bardzo delikatnie szacując. To chyba tak najbliżej, bo wiesz, do tych systemów dochodzi chociażby sklep, w którym robię zakupy, częściej niż na przykład w innym sklepie. Dochodzi do tego chociażby mój provider internetowy, z którego korzystam. Dochodzi do tego wiele, wiele innych rzeczy. Chociażby listonosz, który przynosi mi pocztę. Chociażby moje konto internetowe, na którym mam swoją pocztę. Kolejny konto, który mam. I to się tak rząd, który sprawuje władzę w miejscu, w którym mieszkam i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby dosyć sporo tego. Jest to 10, to chyba tak... wiesz, w przeciągu 100 metrów dookoła chyba. Tak, albo wiesz, choćby, nie wiem, w ilu takich konstelacjach ludzi występujesz, w ilu strukturach takich, które istnieją, mimo że o nich nie wiemy, funkcjonuje każdy z nas. O, jest tego na pewno dużo. Jest tego bardzo dużo. I wiesz, jeśli tutaj może sięgnąć myślą do Terence'a McKenna czy innych myślicieli, jeśli można odnaleźć analogię między człowiekiem, znaczy naszym ciałem, mózgiem, fizycznie mówiąc, a komputerem przykładowo. Jeśli mamy jakieś połączenia, mamy jakiś RAM, jakieś aplikacje, jakieś w tle działające rzeczy, to każda taka rzecz, która tam sobie jest, no sami wiecie, tak, jak komputer działa wolno. Mhm. Te okienka się przesuwają, nie otwierają się nowe. No za dużo aplikacji po prostu jest włączonych naraz. Tak jest włączone za dużo aplikacji, prawda? I powiedzmy, wychodząc z tego koła tego odradzania się według buddyzmu, głównie cała praca chyba między innymi polega na tym, żeby samemu po prostu zrezygnować i wypisać się z tego wszystkiego. No i mniej tym lepiej. Doskonale cię rozumiem. Ja każdemu proponuję tam jakąś stworzyć przestrzeń wyobraźni na potencjalnie, żeby się tam jakaś lista zapełniała. I nawet jeśli nam się wydaje, że to nie ma znaczenia, nie ma wpływu, no to ja proponuję podjąć taką decyzję o jakimś zresetowaniu tych wszystkich połączeń. Okej, czyli po kolei wziąć kartkę papieru, coś do pisania i powoli spisać na przykład rzeczy, które w przeciągu, przypuśćmy w naszym domu, tylko i wyłącznie w przestrzeni, w której mieszkamy, nas warunkują, bo właściwie o to chodzi. Czyli co ma wpływ na to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy?
I co? I powoli sobie z kartki zastanowić się, co można skreślić, prawda? Wiesz co, zwłaszcza na przykład, wiesz, to, że ktoś gdzieś pracuje, to ja bym na przykład nie skreślał. Jeszcze no nie. No jeszcze nie. Ja nie mogę tego powiedzieć, wiesz, wziąć za to odpowiedzialność, co by się stało, gdy ktoś to skreślił. Ale skreślajcie, na przykład, skreślajcie. Dobrze, żartowałem. I chodźcie do coworkingu. Dokładnie. Będziecie zarabiać więcej. Dokładnie. Słuchajcie, ten człowiek nie śpieszy się za bardzo. Widzicie, widzicie, co się dzieje? No. A i słuchaj, a powiedz mi, czy wybrałbyś do obsługi swojej przyszłości, swojej starości, wiesz, coś, gdzie będziesz najmądrzejszy, będziesz miał za sobą wszystkie głupoty, uczenie się, kształtowanie twojego umysłu, czy wybrałbyś jako providera i takiego, wiesz, zabezpieczacza całej twojej starości firmę, korporację typu ZUS? Nie, absolutnie, no co ty, jak... To nawet, klienta? To wiesz, to nawet nie muszę być, że tak powiem, starym i mądrym człowiekiem. Oby mi się to przydarzyło, nie wiem, czy to mi się przydarzy, na to liczę, że pewnego dnia mi się przydarzy, będę, na to, że będę stary, to mi się przydarzy na pewno, ale czy będę mądry, to już jest dyskusyjne. Także liczę na to, że trzymajcie kciuki, może się uda. I nie, absolutnie, to jest jakaś iluzja bezpieczeństwa, to nawet nie chodzi o, o kwestię, wiesz. Teraz było po decyzję, wiesz co, tak jak dzwonią z telefonii komórkowej, ma pan tu i tu, my tam sami zajmiemy się przepisaniem umowy, zapraszamy tutaj do nas, przyjdzie niedługo nowy telefon, wszystko będzie świetnie i wspaniale, tak? No to ile osób by rozważyło przynajmniej, gdyby miał jakąś propozycję, bo zapisanie się do jakiejś, wiesz, solidnej korporacji, wiesz, że tam jakiś byłby zarząd, wiesz, informacje, inwestycje w jakieś konkretne rzeczy, jakieś własne ośrodki spokojnej, zielonej starości, tak? No, myślę, że fantazja mogłaby nas tutaj w tej chwili mocno poprowadzić. To jest jakieś szaleństwo. Spędzać swoją przyszłość. No i jeśli byśmy się na przykład zrzucili na sobie stworzenie, to na pewno by się nam to udało. Tylko to wymaga, słuchaj, właśnie tego, co mówiłem wcześniej, że musimy się hurtowo jednocześnie na to umówić. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak się spotkać, wiesz, w jednej myśli, w jednym jakimś symbolu, w jednym temacie na terenie, wiesz, no... Na terenie całego świata właściwie, bo to jest taka dosyć globalna myśl. No, znaczy jakby świata, to może za dużo powiedziałem, ale na pewno na przestrzeni całego kraju, jeżeli chcesz zmienić coś w jednym kraju, no to ludzie, którzy obsługują ten kraj fizycznie, po prostu muszą się spotkać razem, przynajmniej większa część z nich. Jest słynne prawo Mahavishiego, które mówi, że 10% populacji kształtuje zachowania reszty populacji, jest w stanie na przykład ściągnąć przestępczość w dół i tak dalej, albo w jedną, albo w drugą stronę. To działa po prostu w obydwie strony. No tak. Ja w to prawo Mahavishiego absolutnie wierzę. Inna sprawa, że widziałem to w praktyce, to naprawdę działa. I no, trzeba by doprowadzić do takiej sytuacji, że tą samą myślą posługuje się, no dobrze by jakby troszeczkę więcej, powyżej 10% każdej populacji. W tym momencie ma to dosyć duży wpływ na to, jak się zachowuje reszta. I w tym momencie jakby tak. Te pomysły zaczynają startować. Ale to jest jeszcze nawet chyba prostsze, wiesz? Tak przyda się, to jest jeszcze prościejsze. Słuchaj, to ja cię zatrzymam na moment, włączę muzyczkę, my sobie pomyślmy przez chwilę na ten temat. Ja sobie zrobię coś do picia, że mi gardło nie wyschło. Nie wiem, dlaczego mi się gardło wysycha. Może dlatego, że gorący temat jest po prostu. Ja może tak samo skorzystam z tej chwili. Dokładnie, to ja po prostu włączam muzyczkę, moi drodzy, i wracamy po muzyce, a wysłuchacie Hiperprzestrzeni, a dzisiaj mamy gościa i mówimy o tym, jak właściwie zmienić świat, bo właśnie no, o tym rozmawiamy. No. Co tu dużo ściemniać. No. Chcemy zmienić świat na lepsze. To co? To muzyczka, proszę Państwa. Przypominam, że słuchacie Radio na Fali, a trwa dalej Hiperprzestrzeń. Mam niesamowitego gościa i rozmawiamy właściwie o tym, jak zmienić świat, o tym, jak zorganizować sobie miejsce do pracy w taki bardziej naturalny, sensowny sposób, no i w ogóle o bardzo ważnych rzeczach. Także przypominam, że słuchacie Radio na Fali. Jeżeli was nie ma jeszcze na czacie, to zapraszam serdecznie, żebyście wpadli na naszego czata www.radionafali.com. Zakładka czat, możecie, zalogujcie się i tam generalnie wrzucamy linki, które się pojawiają. Także zapraszam wszystkich serdecznie. No, a my wracamy do rozmowy, proszę pana. Wracamy, panie Matuszu, do rozmowy. Ja mam, jak zwykle, kolejną garść pytań. Ja tak bardzo oficjalnie. Przez te 5 minut, że tyle tych pytań ci się rodzi, kurczę. Słuchaj, generalnie pytań jeszcze więcej miałbym, ale obawiam się, że po prostu jest za krótko, bo to byśmy musieli sobie zrobić taką całą noc taką w ogóle rozmawiania.
Także słuchaj, nie, pytań jest cała masa. Słuchaj, bo ja czekam na ten moment, kiedy jakby odpuścimy wszystkie sprawy organizacyjne, jakby ten cały background organizacyjny, czyli to, na czym stoimy, jakby ogarniemy, czyli to, jak wygląda miejsce, ile trzeba mieć w kieszeni, żeby wskoczyć, jak się w ogóle pracuje i tak dalej, i tak dalej. Takie, wiesz, czysto konkretne rzeczy. Bo ta transformacja, o której wspomniałeś, taki moment, że coś się zmienia, to jest właściwie... No, mało oryginalni to jesteśmy, to chyba naprawdę powtarzamy i za Watsonem, i za McKenną, i za Learym, i za bardzo wieloma, bo wymieniać można bardzo długo, że to jest właściwie budowanie interfejsu pomiędzy duchem a materią. I chodzi o, żeby ten interfejs działał, bo na razie w kulturze, w której funkcjonujemy, ten interfejs jest mocno zaburzony. Właściwie operujemy tylko materią bez jakiegokolwiek działania na duchu, jakby kompletnie pomijamy tą sferę, która właśnie tworzy materię, co jest największym paradoksem tego wszystkiego. To jest po prostu, powiem ci, że jak ja czasami o tym myślę, to na zasadzie dlatego mnie internet przestał interesować, bo zajmujesz teraz tego typu interfejsami i jak sobie ktoś pozwoli na to, żeby o tym zacząć myśleć, jakiś wolny człowiek, no to witamy w klubie, nie? Bo to wtedy już pracuję na podobnych, że tak powiem, pułapach. Dokładnie. No polecam sobie na przykład pomieszkać bez internetu. Ja mieszkałem przez jakiś czas bez internetu, tak świadomie z wyboru i naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, absolutnie. No bo pierwszą rzeczą, o której wspomniałeś, to jest jakby organizacja świata dookoła siebie, czyli minimalizacja struktur, w których uczestniczymy. Czyli bardzo ważna rzecz, żeby zacząć powoli być świadomym tego, gdzie stawiamy stopę tak naprawdę. To troszeczkę jak chodzenie po dżungli, żeby nie nadepnąć węża, który nas ukąsi. No i... Tak, taka też część większego przykładu, która też będzie wymagała na pewno w trakcie audycji też dokończenia. Ja to tylko celowo ruszyłem, tą analogię chciałem przedstawić, żeby jeszcze cofnąć się za chwilę do tego interfejsu, do tej gry, do tego, jak możemy konfigurować swoją przynależność, bądź też swoją partycypację w ogóle jakby świadomości. Tak? No mam nadzieję, że jeszcze o tym w trakcie audycji odniesiemy się. Dokładnie. Słuchaj, i jakby a propos tych pytań, to właśnie miałem pytanie, jaki jest kolejny krok według ciebie, który zastąpi tą, bo tak, minimalizacja struktur to jest jedno, ale taki bardziej chodziło mi o taki, nie wiem, jakby ogarnąć troszkę z większej perspektywy. Jaki tak. powinien być według ciebie ten następny krok, bo jesteśmy... Wiesz, następna będzie, tak przypuszczam. Że sobie, tak jak słuchamy, może nie, no tak jak będziesz stał z kimś, ktoś, jakaś grupa jest osób i gdzieś sobie przeczytają albo usłyszą, albo jak tak ktoś im zada odpowiednio skonstruowane pytanie, bądź im to narysuje, nie wiem dokładnie jak, i zrobi tam taką reinstalację kwestii tego, dlaczego wolni ludzie, dlaczego ludzie, żeby robić coś ze sobą fajnego, albo robić coś dla innej osoby, albo z inną osobą, muszą w tym celu brać od jakiejś firmy skądś tam, z jakichś dziurek w ścianie, jakieś papierki, żeby tej osobie dać, a tych papierków jeszcze, czemu wszyscy myślą, że jest tak mało, czemu nie drukują swoich własnych i tak dalej, i tak dalej. Czemu po prostu dwóch dorosłych ludzi nie może się umawiać na to, jak wygląda ich relacja energetyczna po prostu między sobą. Rozumiem, że po prostu skończyć z kulturą middlemana, czyli człowieka pośrodku, który kiedy cokolwiek robimy. W takich kwestiach, no hello, no dlaczego ktoś ma 80% czy tam ileś energii, którą ja chcę komuś przesłać, gdzieś rozproszyć, gdzieś w jakichś miejscach, gdzie ja w ogóle nie chcę tego wspierać, już to sobie dawno, już sobie jest na liście do skasowania, tak? Słuchaj, bo mam... Wiesz, kolejne pytanie jest, bo wiemy, że jesteśmy w miejscu, które teoretycznie możemy nazwać właściwie kulturą czymś w rodzaju, nie wiem, nowej rewolucji informacyjnej, wkracza nowa kultura informacyjna, to się powoli dzieje, to nie jest tak, że to jest po prostu proces, który będzie jeszcze trwał przez parę lat, prawdopodobnie. Ale wolno. No nie jest tak wolno, on jest bardzo szybki, ale chodzi o to, żeby on musi ogarnąć troszeczkę, jakby świat nie jest mały, także zanim dotrze do niektórych głów, to może minąć troszkę czasu, bo to chyba chodzi bardziej o to, żeby dotarł do środka niektórych głów, a nie fizycznie w jakieś miejsce. Bo właściwie dysponując miejscem, tym o czym mówisz, czyli dysponując, wiesz, miejscem, gdzie ludzie się spotykają, pracują, właściwie jest bardzo blisko do czegoś, co ja myślę, że właściwie jest poniekąd, no mogło być jednym z głównych clue tej rewolucji informacyjnej. Wiesz, bo sama rewolucja informacyjna właściwie znaczy właściwie nic. No masz informację, a za informacją może coś stać, czyli na przykład własna waluta.
Czy... Ja bym w ogóle, ja bym jeszcze tak wtrącił, żeby to się zawarło w całym przekazie, że ja uderzyłem przez chwilę tej audycji w jakieś takie obszary związane tutaj, że coś się nie mogę dogadać z kimś, tutaj tak jakby taki rewolucyjny ton wybiliśmy, ale to zupełnie, zupełnie tak nie jest. To było tylko dla tych, którzy myślą, że tak jest. Tak naprawdę po prostu czas robić swoje i między dorosłymi ludźmi ustalać po prostu, jak chcemy żyć, jak chcemy myśleć, jakie zasoby chcemy mieć dostępne. Zwłaszcza jeśli ktoś zna jakieś zasoby, którymi się chętnie z nami chce podzielić. Czy chcemy po prostu się za darmo wymieniać zasobami, jakie mamy, zwłaszcza tymi informacyjnymi, duchowymi, intelektualnymi i tak dalej. Nie wiem, mówisz coś takiego, że ludzie powoli, jak na przykład spotykają się w coworkingu i zaczynają robić ze sobą rzeczy, to powoli, nie wiem, ta idea się gdzieś pojawia, tak spokojnie, znaczy spokojnie, że gdzieś ludzie, gdzieś tam w rozmowach się pojawia sytuacja, że powoli jakby mniej wymienia się pieniędzmi, żeby nie było tego człowieka pośrodku, który jest właścicielem tego papieru, tylko żeby zrobić to bez. Czy zauważasz takie naturalne ruchy? Bo właściwie pierwszym objawem tego, że to jest w drodze, powinny być takie oddolne inicjatywy. Wiesz, bo my sobie możemy wymyślić, my sobie możemy naprawdę zrobić gigantyczne struktury w głowie, ale pytanie jest, czy człowiek, który stoi obok nas, naprawdę czuje, że powinien to, że to zmieni jego życie, albo że to mu pomoże, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. To jest kwestia tego, jak się na to patrzy i jak to jest ułatwione i co jest modne, fajne. No, myślisz, że to jest jedna rzecz. Ważne to jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że jeśli jedno biuro na przykład jest w stanie pracować w jakiś fajny, efektywny sposób, żeby wytwarzać więcej energii, to prawdopodobnie jest w stanie pracować tak sieć biur w jednym mieście. Prawdopodobnie jest w stanie ta sieć tych biur w jednym mieście pracować na podobnych zasadach, tylko że w większej jak gdyby skali, troszkę w inny sposób między różnymi miastami. I prawdopodobnie w ten sposób mogłyby się też dogadać miasta różne między sobą na świecie. Pierwsza to jest kwestia, tak jak zauważyłeś, jak będzie między tymi pierwszymi ludźmi. Czyli jak będzie w tym jednym biurze, bądź też jak będzie między tymi pięcioma biurami w jednym mieście. Czy tam się pojawi odpowiednia informacja, odpowiednia umiejętność, umiejętny sposób patrzenia na kwestie wymiany między sobą różnych umiejętności, zasobów, która sprawi, że nawet z perspektywy takiego energetycznego zysku dla człowieka, czyli żeby się mniej namęczyć, a więcej dostać szybciej, lepiej to, czego potrzebuję, dotrzeć do ludzi, którzy mnie interesują i tak dalej, trochę pojechałem daleko. Nie, no, ale wiesz, no to chodzi. Ja ci podam jeden przykład później. Są filmiki, które warto, że ktoś, jeśli ten moment dyskusji go zainteresował, no to koniecznie warto, żeby zobaczył, bo taki trend właśnie wymiany się zasobami, dzielenia zasobów takich jak miejsce, takich jak jakaś bardziej skomplikowana maszyneria, to co ty mówiłeś wcześniej, jakaś lutownica, rower, książka, to jest trend jak najbardziej w tej chwili cool, trendy na topie i cała, że tak powiem, kampania różnych startupów na te pola wchodzi, nazywa się to No po angielsku, to się nazywa sharing po angielsku i dużo ludzi zaczyna to robić, pojawia się w bardzo wielu miejscach i pojawia się już tak na bardzo poważną skalę, pojawiają się na przykład firmy, które, znaczy właśnie nie tyle firmy, ile grupy ludzi, które się umawiają na to, że będą się dzielili samochodem, ponieważ tak naprawdę mieszkając w dużym mieście nie potrzebujesz samochodu na co dzień. Jeżeli masz jakąś obsesję na punkcie samochodu, że to musi być twój jedyny, własny i tak dalej, to jasna sprawa, możesz sobie go mieć i się czuć okej z tym. Natomiast wielu ludzi potrzebuje samochód tak naprawdę tylko po to, żeby skorzystać z jego funkcji, czyli gdzieś dojechać i to wszystko. I wrócić wtedy, kiedy oni będą mieli na to czas, bo do tego się to sprowadza. No i okazuje się, że są już, ludzie się na tyle organizują, że możesz korzystać z cudzego samochodu, jednocześnie ktoś korzysta z twojego, także tak po prostu na zmianę, komu jest wygodniej i komu jest bliżej na tej samej zasadzie. Bo zasada jest prosta, że musisz zostawić tam odrobinę benzyny w baku, znaczy tyle, ile zużyłeś, to wszystko, jakby na tym to się opiera. Jakby ty udostępniasz swoje zasoby, a ludzie udostępniają ci swoje zasoby, także to się nazywa sharing, czyli dzielenie, współdzielenie właściwie. I chciałem się, bo to jest coś w rodzaju takiego dziwnego, znaczy nie tyle dziwnego, to jest po prostu rewelacyjnie takie naturalne, jak oglądamy małe dzieci, które się bawią między sobą, czy jakiekolwiek takie naturalne sytuacje, to jest pierwsza rzecz, którą widzimy, to, że ludzie dzielą ze sobą zasoby, że to sprawia ludziom frajdę, że to tak naprawdę produkuje tą energię, która właściwie nas buduje, że nasze życie dzięki temu jest fajniejsze.
No i wygląda na to, że to jest ten tajemniczy paradygmat, poziom kulturowy, którego nikt nie przewidział, bo wszyscy myśleliśmy, że będzie coś zupełnie innego. Nagle się okazuje, że właściwie chyba to dzielenie się z tym paradygmatem kulturowym, który... Tak, no bo co z tego, że będziesz, mówisz, wielką chatę, wiele wszystkiego, jak będziesz tam, wiesz, ktoś tam, wiesz, sam siedzi, nie? No dokładnie, nie zrobisz imprezy, nie masz fajnych ludzi, żeby przyszli i żeby na przykład mogli z tobą porozmawiać o ciekawych rzeczach. Słuchaj. Tak, jest tak niesłychanie dużo zasobów, po prostu to się w głowie nie mieści, ile w tej chwili już jest zasobów, które są po prostu na wyciągnięcie ręki dosłownie w tej chwili. No to prawda. Słuchaj, jak wygląda sprawa na przykład, co myślisz o kontencie, bo jakby kulturę generuje kontent, czyli na przykład to, żeby nastąpiły jakiekolwiek zmiany, żeby, tak mi się wydaje troszeczkę, że wiesz, cała ta sytuacja z tym, że coś jest modne, że coś się dzieje, tak. że ludzie chcą w coś wdepnąć, w jakiś pomysł, właściwie nie tyle w pomysł, ile w kontent, który w zawartość tego pomysłu. Czyli to jest główny powód, dla którego ludzie włączają telewizor, ponieważ w telewizji masz coś, co da ci, zabije twój czas, da ci iluzję, nie wiem, bezpieczeństwa, on się czuł lepiej. No, jest milion powodów, jakby nie chcę tutaj się rozwijać na telewizji. Nie mam telewizora od lat, także nic nie wiem na ten temat. Taki strumień wszystkiego, algorytmów, pomysłów. No, dokładnie, po prostu masz content, wiesz, na tym polega fenomen księgarni, że po prostu masz tam książki, w których jest coś napisane, a nie dlatego, że jest to budynek, w którym po prostu jest parę ton papieru. No i teraz jest, no i teraz mam pytanie do ciebie, jak wygląda, jak w ogóle widzisz sposób generowania, produkowania tego kontentu? Przez właśnie z pomocą. Kwestia. Właśnie z pomocą owego coworkingu. Wiesz, bo to wygląda na to, że to nie jest tylko kwestia tego, że weźmiesz i że to będzie tylko biznes, tylko ktoś musi, no tak, wiesz, brutalnie mówiąc, musi usiąść, napisać książkę, musi tą książkę udostępnić za darmo na przykład, albo na zasadzie dotacji takiej, że wiesz, że. Ktoś, komu się spodoba ta książka, zapłaci tyle, ile sam uważa za na przykład stosowny, no bo to jest jedyna opcja właściwie w czymś takim. Mm-hmm. Takie, wiesz, dobrowolne, jakby dobrowolne partycypowanie w tym, co jest dookoła ciebie. Ja mam wrażenie, że wiem, koło czego krążymy, więc ja postaram się bezpośrednio na to odpowiedzieć. Mm-hmm. Żeby zjawisko było modne, żeby ludzie wiedzieli, jak go używać, jak wyglądają inni, którzy go używają, żeby widzieli ich entuzjazm, to co oni tworzą na bazie tych narzędzi, które taki coworking im udostępnia. To miejsce, na którym ja się skupię, to są platformy informacyjne dla ludzi, którzy przykładowo żyją w jednym konkretnym mieście. Stawiając pewne założenie, że jeśli chcemy te idee, które my tu mamy między sobą, tak, że fajnie się dzielić i tak dalej, rozpropagować na większą skalę, to z jednej strony świetnie jest wziąć jakąś nazwę dla zbioru tych idei, tego kierunku i oczywiście tą ideę przedstawić i zachęcić osoby związane z sceną artystyczną, z twórczością, z przedsiębiorczością, żeby się z nią zapoznały i w miarę możliwości wspierały propagowanie tej idei. Natomiast razem z tą ideą to jest właśnie rewolucja no, taka w kwestii robienia czegoś, to co ludzie myślą, to jest biznes, to jest dostarczyć razem z ideą narzędzia do obsługi tej idei od razu. Czyli pewien ekosystem, pewne platformy, które jakby tworzą na nowo zupełnie świeżą, szybciutką, skalowalną infrastrukturę informacyjną do wymieniania się choćby zasobami, jakie kto posiada, jakie są dostępne. Słuchaj, no jest coś takiego, o czym się bardzo niechętnie, przynajmniej takie mainstreamowe media i w ogóle taka normalnie mainstreamowa kultura w ogóle nie lubi poruszać tego tematu, bo okazuje się, że jeżeli dasz ludziom kamerę do ręki, to oni mają z tego większą zabawę niż z siedzenia i oglądania tego, co ktoś inny nakręcił. Że lepiej, że zawsze większa zabawa jest wtedy, tak, kiedy coś robimy, niż wtedy, kiedy jesteśmy tylko i wyłącznie odbiorcą jakiejś sytuacji. Ale jeszcze przy tej całej rewolucji no jest potrzebna jedna dosyć istotna rzecz. Musimy coś zjeść czasami. No i jak na przykład, jak widzisz, nie wiem, zorganizowanie tej takiej twardej części? No to jest, powiedziałbym, że tak, jest część miękka, która jest część, no nie do końca miękka, jest jakby część kontentu, tak, który... Zadajmy sobie pytanie. Ogródki warzywne, ogródki warzywne. Jak takiej sieci, którą na razie wiele osób patrzy, to jest sieć informatyczna, tak jak wiesz, Facebook czy Google, jak wciągnąć do takiej sieci informacyjnej, takiej sieci zasobów, takiej sieci, powiedzmy, społecznej tkanki, osoby, które takie jedzenie dostarczają, tworzą, kreują. Czyli przykładowo jak być w jednej sieci takiej tutaj, która jest dostępna na telefonie czy tablecie,
ale żeby w tej sieci były też na przykład osoby, których profilem, których specjalizacją jest dostarczanie nam zajebistego, za przeproszeniem, jedzenia, zgodnego z naszym aktualnym pomysłem chwili, co byśmy teraz chcieli zjeść. No. Czyli wyobraź sobie to, że taka usługa może ci na przykład na bieżąco znaleźć kilkanaście propozycji wręcz, gdzie na swoim osiedlu czy w okolicy możesz pójść się zestołować. Oczywiście w ramach kredytów, które nie masz, że musisz w złotówkach komuś płacić, tylko kredytów, które wytwarzasz robieniem innych rzeczy, w których ty jesteś z kolei przydatny dla swojego community, dla swojego otoczenia. Mhm. Ja poleciałem, tak wiesz. Nie, słuchaj, jak na ironię, nie abstrakcyjnie. Słuchaj, akurat wczoraj dostałem przez przypadek, mam znajomy jakby z jakieś tam swoje konekcje z Holandii, jakby przebywałem troszkę czasu, czasami gdzieś tam się pobujałem przez chwilę w Rotterdamie. Mm-hmm. No i dalej mam jakby znajomych przyjaciół i dostałem linka do czegoś takiego jak, bo to jest w miarę kompaktowe miasto, łatwo się w nim poruszać w jedną i w drugą stronę. Właśnie dokładnie to, o czym mówisz, do jakiegoś takeawaya, który jest właśnie ze zdrowym jedzeniem, bo z reguły takeaway, czyli takie jedzenie na wynos jest z reguły bardzo, no nie chodzi o to, żeby było zdrowe, tylko o to, żeby było tłuste, prawda, czy jakoś tak. No i się okazuje, że pojawiła się taka inicjatywa, która właściwie funkcjonuje tylko i wyłącznie w oparciu o Facebook i o po prostu zaangażowanych ludzi, którzy naprawdę są tym zainteresowani. Nie na zasadzie mam produkt i teraz muszę go wypchnąć na rynek, tylko po prostu są ludzie, którzy są zainteresowani, a ja mam swoje zdolności, jakby jesteśmy w stanie jakby ustawić wszystko w balansie, także no, ale dalej jednak się używa jeszcze pieniędzy. Takich, no okej, okay, jakby, wiesz, jesteśmy w tym punkcie historii, także nie ma co się kopać z koniem. Oczywiście. I jak się okazuje, ta inicjatywa świetnie działa i to jest po prostu lokalna sprawa, bardzo lokalna sprawa, zupełnie z dala od, że tak powiem, globalnego podejścia, bo globalnie to nie zadziała. To jest troszkę, to jest tak jak model z Facebookiem, który jest globalnym modelem, no nie jest lokalny za bardzo. Wiesz co, też samo myślenie o Facebooku. Dla mnie Facebook to jest tylko pewnego rodzaju algorytm, sposób, narzędzia komunikacji, które się może nazywać w dowolny sposób, które powiedzmy jest na poziomie pierwszym z siedmiu, które będą jeszcze po tym. Więc na razie Facebook jest po to, żeby na Facebooku mogły się rozpropagować informacje niezbędne do stworzenia właściwych platform do życia w jakimś community ze wspólną świadomością. Musisz mi wierzyć, że naprawdę według tego, co ja przeczuwam i wiem, to obecny internet, obecne te zabawki, które mamy, to są niedługo to będą relikty muzealne. To są takie pierwsze, wiesz, pierwsze niezbędne komponenty dopiero się wykształciły, które się scalą ze sobą i w ogóle zobaczymy tak naprawdę, w co się bawimy z tym. Okej, okay, ja chciałem ci jeszcze pociągnąć, bo mam już końcówkę jakby hiperprzestrzeni, to chciałem wykorzystać tą końcówkę, pociągnąć się za język i troszkę, żebyś pospekulował, jak widzisz przyszłość tych narzędzi, bo to jest fascynująca sprawa. Jakby siedzisz w tym, organizujesz te miejsca do ludzi, jakby wybiegasz troszeczkę do przodu, także co w ogóle widzi twoja wyobraźnia? Moja wyobraźnia jest skupiona na idei w takiej idei, wiesz, z dużymi literami, takim sensie, że to jest taka idea, która podlega ciągłej takiej aktywacji, takiej inicjacji, zasileniu, wzmacnianiu, dopieszczania szczegółów w niej. I właśnie pracuję nad taką rzeczą, która moim zdaniem właśnie wybiega o te dwa kroki do przodu na moment, w którym jesteśmy teraz. Mhm. No i pracuję koncepcyjnie nad scaleniem tych technologii, które są w tej chwili. Ale z takich rzeczy, które widzę na najbliższy czas, przykładowo z tych, nie wiem, czy nad którymi pracuję, czy nie, no to na pewno trzeba się liczyć z tym, że komunikacja głosowa z komputerem będzie się szybko rozwijać. Musimy się liczyć z tym, że każde słowo może, jego znaczenie być odpowiednio rozumiane przez algorytmy Google'a i podobnych firm. I to już jakby zmienia bardzo dużo w projektowaniu aplikacji. Ja na przykład tutaj między innymi, nie będę miał za dużo czasu, trochę chcę audycji, żeby opowiedzieć, ale w platformie City 2
Pracujemy choćby nad czymś takim jak komunikacja, nad zmienieniem sposobu, w jaki ludzie się komunikują w ogóle. Czyli chcemy wytrącić z takiej komunikacji, jak my teraz rozmawiamy, tak jak w ogóle ludzie się poznają, wymieniają informacjami, pewne kluczowe komponenty, pewne kluczowe znaczenia, ważne strategicznie, długofalowo między ludźmi. I stworzyć coś w rodzaju komunikacji opartej o bardziej symbole, o bardziej o piktogramy niż czysty tekst. To robimy z tego względu, że jakby szybkość interakcji człowieka z komputerem zatrzymała się na dosyć długi czas w miejscu, czyli była ograniczona tylko i wyłącznie do klawiatury i do posługiwania się językiem mówionym i pisanym. Natomiast jakby świat komputerów, czy jakby inteligencji, która jakby tam w tle za tym się wykształca, jest znacznie szybszy, ma znacznie więcej możliwości niż te, do których mamy dostęp poprzez struktury językowe, których używaliśmy do tej pory. I na tym polu, jeśli to dobrze pójdzie, no to sama zmiana w pewnym sensie języka, sposobu komunikacji może pociągnąć po prostu za sobą bardzo dużo. No to prawda, jest to, no, język kształtuje naszą percepcję świata, to prawda. Tam jest taki przykład, jak to będzie działać w praktyce. Mhm. Nie wiem, czy słuchacze kojarzą coś takiego jak rozszerzona rzeczywistość, myślę, że większość tak. Mhm. Tylko, że na pewno każdy kojarzy sytuacji, w której widzi jakąś osobę w tramwaju, w pociągu, interesującą osobę, kogoś, kto na przykład widać, że można by ten czas zamiast siedzieć w swoich myślach, w swojej głowie, bądź też w swojej komórce, można by ten czas na przykład wziąć, żeby tą osobę, nie wiem, poznać i z nią pójść, tak, w tym fizycznym wymiarze. No i w tej chwili jakby jest taka blokada, nie wiem, czy wiesz, czy mówię, że po prostu widzisz kogoś, ale nie wiesz, jak mu przekazać jakąś informację. No, powiem ci, że jest na tyle poważna blokada, że są ludzie, którzy zawodowo się na przykład w Londynie zajmują uczeniem ciebie, żebyś tą blokadę przełamywał, ponieważ jak się okazuje, większość z nas dorasta w jakiś taki sposób z takimi blokadami. No. Mhm. Wiesz, ale to jest kwestia troszkę kultury, w której dorastamy, tego, że oglądasz film i na filmie albo w jakiejś rzeczywistości, którą się pokazuje, ktoś jest zawsze lepszy, ktoś, sytuacja rywalizacji i gdzieś musisz postawić samego siebie w tej sytuacji i najczęściej po prostu nie masz szans wygrać z bohaterem z filmu, bohater z filmu zawsze jest lepszy. Także to tak, to na pewnym poziomie problem jakby tu się pojawia i tu się na tym poziomie go da rozwiązać. Natomiast to nie zmieni, wiesz, kultury w ogóle, to nie spowoduje, że ludzie zaczną się lepiej, wiesz, skuteczniej komunikować ze sobą. Mhm. To, że nie oszukujmy się, te psychologiczne konstrukcje, ta integracja osobowości i tak dalej, to u każdego jakby indywidualnie przebiega. Nie każdy ma możliwość tak szybko się, tak powiem, oświecić, przełamać. Natomiast tutaj na przykład ta problematyka komunikacji bez jakby fizycznego kontaktu, no właśnie może tak naprawdę zostać w krótkim czasie i to już niedługo rozwiązane. Choćby w taki sposób, że będzie można na przykład zobaczyć, jakie z poziomu swojego urządzenia mobilnego, tabletu czy telefonu, mhm, póki co, jakie na przykład ta osoba ma otwarte sposoby komunikacji, jakie ma możliwe interakcje, czy na przykład ma włączoną opcję, że da się na przykład do niej wysłać zaproszenie na kawę, gdzie na przykład wtedy naciśnięcie guziczka z kawą zaowocuje tym, że ta osoba będzie wiedzieć, że od nas jakby kieruje się w jej stronę taka intencja. No i dużo, dużo, dużo innych takich dodatków, jak na przykład też wymienianie się zasobami swoimi, ustaleniami między sobą w postaci różnych jakby takich przycisków. Słuchaj, wiem, że to jest bardzo poważnie traktowane przez duże koncerny, na przykład w Japonii jest to bardzo popularna sprawa. Jakby koncerny wskakują w to, oferując ci aplikacje na telefon, które, no, jeżeli idziesz ulicą, to coś ci dzwoni w telefonie i się nagle podnosisz głowę, odwracasz się i się okazuje, że druga osoba też podnosi głowę i się odwraca, znaczy, że coś was łączy. Jakby to są takie wczesne początki. Bardzo tego, wczesne, tak. Tylko że wiesz, no jest to jakby próba bardzo komercyjnego zagospodarowania tej przestrzeni, bo wiadomo jest, że
Bardziej chodzi o sprzedanie czegoś, to jest tylko taki dodatek do tego wszystkiego. To jest właśnie ten psikus, że ja ci powiem, że ja przestałem myśleć komercyjnie wiele lat temu i powiem ci, że to było bardzo opłacalne z punktu widzenia tego, do czego stałem się zdolny. Natomiast perspektywa działania, żeby komuś coś sprzedać, żeby gdzieś na siłę znaleźć odbiorców, jest straszliwie ograniczająca dla kreatywności. Słuchaj, ale to już się zmieniło, bo jest ostatnio pojawiły się zabawki, nie wiem, czy widziałeś, nie pamiętam nazwy firmy, właśnie też z Japonii, zabawka. To jest coś w rodzaju wgonek uszy królika, które sobie zakładasz na głowę i one szczytują częstotliwość pracy fal mózgu. No i kiedy jesteś czymś zainteresowany, to te uszy się mają takie silniczki elektryczne, jak fajnie podnoszą do góry. Zachowujesz się po prostu jak zwierzak. Nie, dokładnie, no po prostu masz taką chwilę, jak jesteś smutny, to one opadają. W ogóle tego typu rzeczy. Jest normalnie, w ogóle już normalnie sprzedaży. Do teraz planują, w tym roku ma wyjść ogonek taki, że sobie dziewczyny zakładają ogonek. Jeżeli są na przykład, mijają chłopca, ten ogonek się podnosi, na przykład taki jest i merda zadowolony. No to będzie fajny normal, to nie przejdzie chyba raczej jeszcze. To już jest, słuchaj, w Japonii to już przechodzi, bo to jest troszkę inne miejsce. Tak, potrafią, tak? Jest, z tymi uszami już jest, już działa, to dzieciaki na przykład, żeby. To są gry komputerowe, które polegają na tym, że na przykład coś ci jest wyświetlane na ekranie i twoją robotą do zrobienia jest jakby odczytać ten stan emocjonalny i samemu odegrać ten stan emocjonalny. Czyli, czyli ty, że musisz teraz podnieść te uszy, żeby być happy, czyli musisz naprawdę się poczuć happy, żeby te wszystkie fale zadziałały i silniczki obróciły te uszy do góry. No, tak, takie... była taka gra kiedyś, taka Journey to Divine, to się podłączało takie na palce, takie sensory, one też właśnie trzeba przechodzić takie poziomy, właśnie żonglować jakimiś piłeczkami. Tak, to jest do kupienia, chyba kosztuje 200 parę dolarów jakoś tak ta gra teraz. Tak, że tam jest, sterujesz po prostu piłką, myślami. Że no tak. Ciekawa rzecz. Fascynująca sprawa. Dokładnie. Także słuchaj, wygląda na to, że wszystko to, o czym mówisz, właściwie powoli zaczyna pukać do drzwi, bo jeżeli już firmy komercyjne jakby próbują zagospodarować, no to jest tak szeroki temat, że to podejrzewam się bardzo szybko wymknie im spod ręki. To właściwie już się wymyka. Bo ta idea nigdy nie była tożsama z komercyjnym rynkiem. To jest tylko próba chyba albo zdobycia funduszy na to, żeby to dalej robić, albo takie skrzywienie współczesnej cywilizacji, że staram się skapitalizować każdą ideę, niezależnie od tego, czy to ma jakikolwiek sens. Tak, to słuchaj, ja nawet nie przypuszczałem, że tak niewiele rzeczy uda nam się poruszyć. To ja tak tylko bardzo zaczątkowo wspomniałem o rzeczach, które mnie nurtują, które tutaj jakby staram się wykorzystać właśnie w kreowaniu tego, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli sposobu dla ludzi na odejście od komputera, na spotkanie się w realu w różnych miejscach. Bo to chyba miał też jakby... No dokładnie, dokładnie. No na to wygląda, że wiesz, jestem pewna ironia troszkę tej kultury, okej, po prostu dla mnie jest najbardziej ironiczną sprawą w tym wszystkim jest to, żeby wyjść ze świata komputerów, musimy napisać jeszcze kilka aplikacji. Rozumiesz, to jest... Ja to sobie 3 lata temu umieściłem na takich 3 obrazkach na stronie na Facebooku Kokobaru, właśnie zawsze to widniało, że najpierw jest taki gostek przy komputerze, taki wiesz, zgarbiony, później z taką czyczuszką, później coś tam studiuje i dopiero na końcu taki uśmiechnięty, wiesz, zrobił swoje, odrobił lekcje i może iść dalej. Rozumiem, no jestem, znaczy nie to, że polecał, ale jestem dzieckiem drogi na skróty, czyli substancji psychoaktywnych, także... A myślałeś może, żeby jakiś coworking pod tym kątem otworzyć, taki już psychodeliczny? Wiesz co, na razie mam to radio na głowie, także to jest taka rzecz, która mnie strasznie intryguje. Bo uwierz mi, że niedługo, jak ktoś ma jakąś fajną zajawkę, będzie mógł utworzyć swoją miejscówkę. Swoją miejscówkę, w którym ludzie będą się mogli spotykać. Znaczy sobie powiem ci, no co tu dużo mówić, no mam kilku przyjaciół, którzy z którymi lubię się spotykać i robimy to w miarę regularnie, także to działa w skali makro. Nie nazwałbym tego coworkingiem, bo nie jest to opcja jakby reklamowana taka, wiesz, nie funkcjonuje jako biuro po prostu, ale dokładnie to samo, tylko że po prostu bez tej formalnej infrastruktury. Ale to jest taka rzecz, którą robię chyba od paru lat, także to już działa. Zobaczymy, no może, bo to widzisz, bo to jest troszeczkę tak, że o ile coworking jest, wydaje mi się, jest o wiele łatwiejszy, bo nie musisz się, w cudzysłowie, nie musisz się sam złamać ze sobą, nie musisz wykonać tej potężnej roboty, którą jest zdecydowanie się na przykład, nie wiem, wyjście z siebie i powrót z powrotem do siebie. To jest, coworking jest bardziej związany z tym, że musisz mieć miejsce do zrobienia swojej pracy dla kogoś, czyli to jest troszeczkę inna płaszczyzna.
Nie tripujesz tam. Po prostu pracujesz dla klienta, bardzo łatwo sobie zracjonalizować swoje, wiesz, swoje przebywanie tam. Po prostu bardzo łatwo jest znaleźć powód, dla którego tam jesteś. Ten powód jest naprawdę tak racjonalny, że cię to po prostu nie boli. Natomiast inna sprawa jest, kiedy podszedłbyś do kogoś i powiedział: słuchaj, stary, no to zapraszam na 16-godzinną sesję z LSD na przykład. I w tym momencie zaczyna się, czy ja naprawdę go potrzebuję, wiesz. I w tym momencie stajesz troszkę przed ścianą propagandy, która została wyprodukowana przez media, czyli na przykład, nie wiem, ten ktoś, a może ja wyskoczę przez okno po tym kwasie, rozumiesz? Wszystkie tego typu bzdurne pomysły, pytania. Podobnie, tutaj zwykły przykład z konopiami aktualnie. Wiesz, jest masa, wydawałoby się, bardzo inteligentnych i bardzo zdrowo myślących ludzi, często z ludzi, którzy mają tak zwane tytuły naukowe, generalnie uczą innych ludzi i wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że ci ludzie są inteligentni, że potrafią zrozumieć skutek i przyczynę i wyciągnąć z tego wniosek. Ale propaganda jest tak potężna, że ci ludzie są kompletnie zablokowani na to. Ci ludzie na przykład wierzą w to, że marihuana powoduje to, że zwariujesz. Rozumiesz? I są to ludzie, którzy na przykład są lekarzami w Polsce, wyobraź sobie. Ci ludzie spędzili całe życie na leczeniu innych ludzi, a są dalej debilami. I wiesz, jakby ciężko im, wiesz, i chcą być w tej pozycji. To nie jest kwestia tego, że ja sobie teraz nieelegancko powiedziałem, bo są debilami, tylko oni po prostu chcą, bo jest to wygodna pozycja. Musisz złamać czyjeś, to się nazywa, jakby to po polsku powiedzieć, po angielsku jest comfort zone, czyli czyjąś strefę komfortu, i zmusić go do tego, że, znaczy nie tyle zmusić, ile... Zmusić, znowu sprzesany. Wiesz, nie musisz zmuszyć, ale on sam się musi przed sobą zmusić do tego, że przestanie się siebie bać i przestanie się siebie bać we wszystkich możliwych sytuacjach w swoim życiu. I to nie jest... Sytuacja jest bardziej kompleksowa. Dokładnie, no jest tam jeszcze innych rzeczy. Generalnie wygląda troszkę tak, że stoisz przy ścianie. To jest rzecz, której ja na przykład nie chciałbym robić. W ogóle nie wyobrażam sobie takiej akcji, żebym podszedł do kogoś i powiedział: okej, stary, po prostu proponuję ci długą, dobrą sesję. Po prostu zrobioną we właściwy sposób. Bo to wydaje mi się, że to bardziej sesja ciebie znajduje, niż ty znajdujesz sesję. To jest moje doświadczenie z ayahuasku, że to ayahuasca musi ciebie znaleźć, a nie ty ayahuaskę. A żeby później to się zmienia, później już ty znajdujesz, ale generalnie pierwszy moment jest taki, że to roślina musi ciebie znaleźć. Jest jakoś dotrzeć tam do ciebie, nie? Ten stream musi się pojawić w twojej głowie. To musi zakiełkować. Musi być jakaś myśl w tobie, coś, co powoduje, że chcesz się zmienić, że widzisz potrzebę na zmianę w swoim własnym życiu, że chcesz zrobić ten krok do przodu, że nie, wcale nie chcesz wracać do tyłu. Że wiesz, że ten fotel, na którym siedziałeś, przestał cię już interesować. Także to nie jest... Wiesz, jest właśnie z coworkingiem jest troszeczkę łatwiej, bo tu właściwie nie musisz zmieniać tego fotela. Właśnie dalej siedzisz w tym fotelu, tylko zmieniasz sposób, w jaki pracujesz. Jest to świetna opcja, a z drugiej strony, bo wydaje mi się, że jest to taka niewidoczna, jest niewidoczna opcja na zmiany. Bo człowiek, który wskoczy w ten system, i tak czy siak się zacznie zmieniać. Tylko że jest to taki niewidoczny proces. Tylko że będzie trwało to o wiele dłużej oczywiście na przykład. Być może. Zależy jakaś motywacja tej osoby. Osobowość i tak dalej. Znasz się na tym, wiesz, bardzo, bardzo dobrze, nie? Także to różnie, wiesz, to różnie wygląda. Jakby coworking jest taki fajny, bo fajne jest w tym to, że nie musisz jakby nikogo stawiać przed taką ścianą, wiesz, jego oczekiwań, możliwości i limitacji, które sobie wymyślił. To po prostu tego problemu nie ma. Po prostu sadzasz kogoś, wiesz, w fajnym miejscu, mówisz: stary, to jest miejsce, w którym możesz świetnie popracować, poznać fantastycznych ludzi. Twoja percepcja się na pewno zmieni, ale spokojnie, wcale nie zgubisz butów. Wiesz, tak. To jest taka ścieżka trochę, prawda? Dokładnie. Tutaj też na przykład używałeś parę razy takiego określenia właśnie, że coworking, że praca. Ja bym zostawił taką lukę, tylko że na zasadzie co byś robił, gdyby ludzie nie musieli na przykład pracować. Co by robili w coworkingu ludzie, gdyby nie musieli pracować? Myślę, że to, co, słuchaj, myślę, że to, co wszędzie na świecie, są takie miejsca na świecie, jest takie miejsce w Tybecie, znaczy to są jeszcze Indie właściwie, gdzie jest bardzo surowy, ekstremalny klimat, to jest jakieś tam 5 czy 6 tysięcy metrów nad, właściwie 5 tysięcy metrów nad tak wysokości, nad poziomem morza, czy jakoś tak bardzo ekstremalnie, no tam generalnie tylko kamienie, trawa rośnie przez 3 miesiące w roku i później znika, później jest tylko śnieg, bardzo ekstremalne miejsce i ludzie tam pracują przez dosłownie 4 miesiące i nie pracują ciężko. Absolutnie. I te 4 miesiące pracy dla lokalnej społeczności, dla lokalnych wiosek absolutnie wystarcza, żeby pokryć wszelkie
żeby pokryć wszelkie możliwe jakby wydatki, to czego potrzebują na całą zimę. I było zabawne, w tym czasie robią piwo, którego jest tyle, że przez pozostałą część, przez całą zimę, bo się nie da po prostu pracować, nie da się wychodzić z domu i tak dalej za bardzo. Możesz tylko po prostu się spotykać z ludźmi. Oni mają wystarczająco energii, że tego piwa mają na, słuchaj, na pozostałe 8 miesięcy. Pracują go przez... To jest fenomen. Ale to, słuchaj, ile, jak często bushmeni tak naprawdę chodzą do lasu na polowanie? Nam się wydaje, że codziennie. A oni chodzą raz na miesiąc. To jest troszeczkę tak, jakbyś porównał sytuację, że pracujesz jeden tydzień, do naszej kultury, że pracujesz przez tydzień na 2 miesiące. To jest dokładnie w ten sposób. Ja bym zaproponował, wiesz, albo raz na miesiąc. Dwie albo trzy rzeczy. Pierwsze to jest wyobrażenie sobie, że powiedzmy 16 osób, takich jak ja, ty, tam, ty. Jeśli byśmy na przykład się umówili, że mamy ileś tych biur, ileś jakichś różnych miejsc, gdzie po prostu spędzamy czas, no ale tylko czy to musimy, jakby siłą rzeczy umawiamy się, że musimy do tych miejsc przychodzić przez powiedzmy te parę dni w tygodniu. No tam trzeba tą energię włożyć. Co byśmy robili? Byśmy po prostu coś zrobili prawdopodobnie. Prawdopodobnie byśmy coś nagrali, prawdopodobnie byśmy coś spalili, prawdopodobnie byśmy pogadali, prawdopodobnie byśmy stworzyli jakąś stronę, prawdopodobnie ktoś by jakiś telefon zmontował i prawdopodobnie to, co byśmy zrobili, jakby przyszedł ktoś, kto patrzy w kategoriach finansowych, byłoby dla niego niemożliwe do zrozumienia, jak ktoś mógł coś takiego fajnego zrobić. Bo problem w tym, że my to zrobiliśmy, bo chcieliśmy, co nie? A nie z takiej perspektywy, że było to nam jakoś narzucone, nadane. Wiesz, no to jest ta tajemnicza historia wszelkich możliwych wynalazków, że wszyscy myślą, że to jest jakieś było drapanie się po głowie, siedzenie z planami, a to była po prostu chwila dobrego samopoczucia i nagle się okazuje, że pojawił się pomysł, który zmienił świat. Więc ja sobie taką reklamę tutaj u Ciebie chciałbym zrobić, że ktoś po prostu nie chce nic musieć, tylko w zasadzie chce jakieś doświadczyć przygody i być może w rezultacie tego przyczynić się na jakimś poziomie do stworzenia, zrobienia czegoś bardzo fajnego, co ani Google, ani żadnej dużej firmie się nie udałoby zrobić. No to na pewno jest jakiś sposób, żeby się mógł skontaktować, jakoś połączyć, pomóc, porozmawiać, wymienić informacjami. I bardzo jakby do tego zachęcam. Ja też bardzo gorąco zachęcam, przypominam, w ogóle powiem, drodzy słuchacze, że niedługo, znaczy no niedługo, jeszcze to potrwa miesiąc, dwa miesiące, wystartuje nowa strona internetowa naszego radia, to jest właśnie coś, co mi spędza z kolei sens powiek. I jak wystartuje, to tam będzie właśnie miejsce poświęcone, bo to jest coś, co brakuje aktualnie, właśnie miejsce poświęcone na to, żeby promować pewne idee, żeby tam były kontakty, żeby budować miejsce, gdzie ludzie mogą się skontaktować, ewentualnie znaleźć e-mail, i po prostu pójść dalej, zrobić ten krok do przodu. A wspomniałem, że można też do nas przyjść, na przykład, że jak właśnie się fizycznie na nogach przyjdzie na jakiś określony adres albo jakieś określone miejsca, to tam na przykład jest ktoś z Kokobaru. Słuchaj, to teraz tak, teraz masz czas reklamowy, ja się zamykam, ja po prostu ja poproszę o to, żebyś zareklamował, powiedział wszystkie adresy, podał telefony, także kochani słuchacze, weźcie długopisy do ręki, jeżeli mieszkacie we Wrocławiu albo w okolicach Wrocławia, nawet jeżeli nie, ale jeżeli planujecie się pojawić we Wrocławiu i będziecie po prostu chcieli się dowiedzieć, jak to wygląda, będziecie chcieli odwiedzić fajne miejsce i fajnych ludzi, także Mateusz tam jest, także słuchajcie, weźcie coś do pisania, kawałek kartki papieru, jakiś ołówek, pióro, długopis. Zapiszcie e-mail, to jest jeden kanał, jaki ja wam zostawię. Z tego względu, żeby ten kanał był jeden, żebym ja mógł jak gdyby się nauczyć, czy ten kanał jest dobry, żeby móc przejść do następnych kanałów. Okej, to wszyscy gotowi? To proszę podać imię i jeszcze jakbyś mi wkleił, to ja go wkleję na czata, także że wszyscy dostaną. Oczywiście. Więc mój e-mail to jest mateusz@kokobar.pl, oczywiście, pisane przez C, cocobar. mateusz@cocobar.pl. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, pomysł, cokolwiek, co chciałbyś mi przekazać pozytywnego, twórczego, coś o sobie, o pomysłach twoich, jakichś intencjach, to jak najbardziej na tym mailu ja go sprawdzam i bardzo jak gdyby jestem ciekawy w zasadzie, co to jest, co tam w twojej głowie ewentualnie do mnie chciałby przeskoczyć. Nice. Sounds good. Teraz po hiperprzestrzeni oczywiście wieczorowa pora, także zapraszam wszystkich słuchaczy. Myślę, że tak spokojnie posiedzimy do 3 w nocy polskiego czasu. Przynajmniej tak, myślę, tak spokojnie. Także jeżeli ktoś z was nie ma jeszcze dzbanka z kawą, to szybciej to podzwanek z kawą. Będzie dużo fajnej muzy, już troszeczkę nowszej muzy, trochę świeższej muzy, także trochę inaczej.
I co, dziękuję bardzo Mateuszu za w ogóle za to, że się pojawiłeś. Tak. Wow, mam ja nadzieję, też że... bardzo Tobie dziękuję, że zwróciłeś uwagę na to, co robimy, że tak tutaj życzliwie mogliśmy fajnie porozmawiać. Dziękuję słuchaczom, że dotrwali z nami do końca tej audycji. Niezależnie od tego, czy ją słuchają w MP3, czy gdzieś na tej MP3, w kieszeni, czy na internecie, to jesteśmy w tej samej chwili, łączymy się w jakiejś pozytywności do Was i wszystkiego dobrego tu z Wrocławia. Mateusz, do usłyszenia. No, dziękuję bardzo. A my myślimy, a ja myślę, że jeszcze się spotkamy w radiu nieraz. Także tak czy siak. Także dziękuję, Mateusz. Ja cię rozłączam. Ja zapraszam i zapraszam na wieczór. Także do usłyszenia. Okay, to był Mateusz, a teraz jeszcze jestem ja, czyli Tomek, a wy słuchaliście Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali i dzisiaj było o takim bardzo realnym pomyśle, jak zmienić świat. Nie tyle pomyśle, ile o działaniu, które już jest w drodze. Także słuchajcie, moi drodzy, brać się w garść i ja tu zacieram już ręce, prawda? Słyszycie? No i do roboty, moi drodzy. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. W ogóle pozdrawiam wszystkich sponsorów audycji. Zapraszam, żebyście wspierali Radio na Fali, żebyście wspierali nasze serwery, żebyśmy mogli nadawać z jeszcze większą jakością, jeszcze dłużej i jeszcze lepiej. Możecie wspierać każdą dowolną audycję, możecie wspierać Hiperprzestrzeń finansowo, jeżeli chcecie nas wesprzeć w jakikolwiek inny sposób, śmiało wysyłajcie maila, chętnie jakiejkolwiek formy współpracy, jesteśmy bardzo otwarci. No i co, moi drodzy, zapraszam na wieczorową porę, a tymczasem koniec Hiperprzestrzeni, także jeszcze raz była to Hiperprzestrzeń w radiu na Fali, a za oknem mam wiatr, bo strasznie wieje, pada i wieje. No, Londyn, proszę Państwa, Londyn.